Dzień dobry, ten 30 osób na live. A jak? Witam w pierwszy dzień świąt. Motorsport Manager będzie dzisiaj wjeżdżał. Wczytuje już mi się, więc mam nadzieję, że będzie się dużo działo. Jeszcze stream labelsa nie odpaliłem, to może być pomocne. Dobra. Nie było dzwonka, czekajcie. Ja już odpalam. Będzie głos, będzie wszystko. Zobaczymy, jak kamerkę, gdzie będę musiał ustawić. Przeszło po ostatnim live'ie, jak ja wczoraj jeszcze miałem live'a wieczorem z Diablo. Dobra. I teraz muszę opcję. Już wam pokazuję. Muszę włączyć. Super prędkość się kierowca. Co to jest w ogóle? Pierwszy raz tak coś widzę. Parę opcji doszło i widzicie, nie wiadomo o co chodzi. Powiadomienie przyszło, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale widać, że powiadomienie nie przyszło, bo po prostu jest mało ludzi i zbierają się powoli. Ale ja muszę pierw ogarnąć, jak dodać tego. Czekajcie, nowa kariera i teraz tak. Włączony będzie F1 i to tyle. Czyli zostawimy to. Średnia długość okrążeń w euro, dzień, miesiąc, rok i data zapisu. Samouczek nie. Tak, całkiem nowa kariera będzie, możecie cofać już materiał, on będzie później dostępny, także wczytywanie zasobów i będziemy lecieli. Dobra, imię, nazwisko, Adrian Kamiński, to żem ja jest. Najmłodszy menadżer w stawce. Okej. Okay. Europa i Polak, rodak oczywiście. Czy jestem byłym kierowcą, byłym inżynierem? Finanse. Politico. Politico ja jestem, czy nie jestem Politico? Zaraz coś mi tu przychodzi. A ja nie chcę, żeby przychodziło. Siła wyborcza plus 4, głosowanie darmowe to nie. Niech będzie, że finanse, płatności minus 5%, to się zawsze przyda. Fryzurę sobie wybierzmy o bardziej taką bujną. Kolor włosów siwy. I zarost, o, to jestem kozakiem. Witam. Dobra, tutaj też może się dziać dużo złego, także... O, to wypadek z tamtego sezonu, nie? Leclerca chyba. Dobra, bez okularów, cyk. W tle był. Stwórz zespół, wybierz zespół. Wybieramy zespół. Zawody bolidów oczywiście. No i Formuła 1 oczywiście. Kontynuujemy. I wybieramy oczywiście Williams. O, Orlen, wszystko jest już. Już jest Orlen w tych. I co my tu mamy? Jeżeli chodzi o mechanicy, to mamy super. Jeżeli chodzi o sponsorów, to mamy tragicznych. Jeżeli chodzi o personę, to mamy spoko. Kierowców, no niby nie najlepiej. Bolid średni, ale budżet 125 milionów, zobaczymy. To był Ericsson. A tak, Ericsson miał ten na dohamowaniu, mu skręcił łapę. Dobra. No tak powiem wam, niby w połowie stawki, nie? Williams. Wiesz, kolory takie słabe troszeczkę to wygląda. No ale dobra, najważniejsze, że jest. Kontynuujmy. Kontynuujmy. Już 300 osób powoli się zbiera, ale chyba powiadomienie nie przyszło, tak jak myślałem. No dobrze, że zapowiedziałem, że o 16 będzie. Siema, witam. Lotos też coś dorzuciło, to nie widziałem. Dobra, mamy Kubicę, mamy Russella. Mechanicy, wszystko jest ok. Nowi sponsorzy, Orlen, Lotos i Rexona na 21 wyścigów, wszystko.
pozostałych sponsorów sobie dobierzemy. Pozycja docelowa. No 21 wyścigów to jest, kurde, sporo. Bierzmy 2,5 miliona z góry od Castrola. Tak mi się wydaje. Zresztą to jest 3,5 miliona z góry. I byśmy nigdy nie wybierali tego 8 lub lepiej, bo w tym sezonie myślę, że nie byłoby 8 lub lepiej, a na 15 wyścigów to by było spoko. Na 15... Za dużo czekolady. Na 15 wyścigów by było spoko, więc biorę pierwszą ofertę. 3,5 melona. Czyli tak. Renault daje 15 z góry jakby. Za 42 wyścigi to chyba nie ma innej opcji. 15 melonów z góry. To 42 wyścigi. A Martini daje pół miliona co wyścig, co wychodzi 10 milionów po 20. 10 milionów 500 po. A nie, tu jest stała opłata za wyścig. Dobra, 50. No, dobra. Nawet nie ma co. Nie ma co myśleć. Bierzemy Renault. Dobra. No, i tak będziemy od BT brali, bo jest 12 do nas lub lepiej. No dobra, tak to wygląda. Mechanicy. O, wszystkich mamy na 20 ustawionych. Ok, spoko. Możemy zatrudnić, mają na odpoczynek. Spoko, opcja. Dobra, wiadomości. Witaj w zespole, siema Russell. Ty jesteś z tym kasiastym gościem, mam nadzieję, że na wyścigach znasz się równie dobrze, co na trzypaniu hajsu. Tak mi powiedział Russell. Ja i Robert Kubica świetnie się dogadujemy, mam więc nadzieję, że utrzymasz rodzinną atmosferę. Będzie rodzinna atmosfera, William, się, mam nadzieję. A co Robert napowiem? Jesteś jakimś milionerem, nie? Lepiej miej jakiś pomysł na wyścig, bo inaczej będziemy mieli kłopoty. George Russell i ja dobrze się dogadujemy, ale będę strasznie harować, żeby pokazać ci, że jestem znacznie lepszym kierowcą. Typowy Robert. Pozdrowienia ze środka projektowego, Paddy Long, okej. Cele na sezon 2.16, no trochę nie 2.16, chociaż tu jest chyba 2.16, no nieważne. No to tak szczerze powiem, że 7 w konstruktorach to byłby sukces. Także wezmę 7 w konstruktorach. Dobra, RS, tutaj jest SOE to nazwane, okej, ale i tak to na automacie będę ich puszczał. Trójstopniowe kwalifikacje, oczywiście, tak jak jest w Formule 1 typowo. Będzie zapis tego. I wprowadzenie mechaników. Wiem o co chodzi. Dobra, teraz tak, samochód. Od razu projektujemy nową część, chociaż z centrali. Jak mamy rozwiązać? W centrali prawie wszystko mamy zrobione. Tor testowy, fabryka samochodu. Aha, czyli będzie przychodził ten, a tutaj będziemy mieli lepszy silnik. Dobra, to od razu zbudujmy tor testowy. Za 7 milionów na początku zacznijmy budować tor testowy. A ulepszyć budynki jakieś możemy. Centrum prognozy to... Nie. Prędkość rozwoju, skupienie. Jeden dzień do projektowania części za 35 minut to nie. Ale centrum personalu możemy ulepszyć. Dobra, to jest ulepszone, to jest spoko. Wracamy do samochodu i projektujemy nową część od razu. I w Sydney będzie kluczowe przyspieszenie i wolne zakręty. Aczkolwiek wiem, że trzeba się skupić, chociaż tutaj mamy przyspieszenie dosyć słabe. Dobra, skupmy się na przyspieszeniu. I plus 15 niezawodności. Jak skończymy 5 dni przed wyścigiem, to będzie dobrze. Zróbmy tak. Zobaczmy w ogóle, jak mamy tam zespół taki. O, czyli główni inżynierzy. Okej. Rozumiem. Finanse. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy bardzo bezpieczną pozycję. Dochód co wyścig. Także tak, mamy już zaprojektowanie. Wszystko jest. Dobra, kontynuujmy. Kontynuujmy, bo będzie jazda bez trzymanki na pewno. Prośba o wywiad. Oczywiście, że tak. O, tutaj w F1 Racing
Wieś Żadren Kamiński przejmuje sterów w zespole Williams Racing F1 rozeszły się po padoku. Reakcje fanów są dość mieszane. Dobra, zgódźmy się na wywiad. Williams to twój nowy dom. Chcę, choć nie jest to najlepszy zespół startujący w F1. Jaki masz plan? Może nie znaleziemy do faworytów, mogę jednak obiecać, że damy z siebie absolutnie wszystko i postaramy się zająć wysokie miejsce. Tak. Okej, okay. I Russell i Kubica morale na plus. Wielu fanów uważa, że Russell to wasz najlepszy kierowca. Zgadzam się z tą opinią, może uważasz, że Robert radzi sobie lepiej. Dwóch oczywiście ten, obu poszły w górę. Nie no, mechaników mam. W napisanym przeze mnie artykule na otwarcie sezonu znalazło się stwierdzenie, że zajmiecie siódme miejsce. Czy zgadzasz się? Myślę, że pójdzie nam lepiej. Frank Williams zadowolony, Russell już na 100%. Czekajcie, muszę chyba przestawić kamerkę trochę, co? Przestawię ją... Gdzie ją przestawię? Przestawię ją... tu? Czy tu? Tu może ją przestawię. Myślę, że będzie git. Choć nie jest sposób podważyć twoich osiągnięć na polu finansowym, niektórzy eksperci dość specyficznie wypowiadają się w kwestii twojej znajomości świata sportów motorowych. Co możesz... No, są bezpodstawne. Williams jeszcze wartość marketingowa, czyli bardzo dobry wywiad. Mechanicy mam wszystkich ustawionych dobrze, więc szansa na błąd jest mała. Wszyscy mają po 20, więc później będę ich zatrudniał, jak będę gdzieś potrzebował. Więc tak. Okej, okay. Skrzynia biegów zakończy się projektować, a my od razu przejdziemy do projektowania kolejnej rzeczy. Dobra. A, zapomniałem ulepszać części od początku. Damn it. Słabo to zrobiłem. Bo niezawodność, powiem... Dobra. Tutaj niezawodność. Na pewno silniku niezawodność. I... hamulce. Zapomniałem od początku to... Aha, jeszcze jest miejsce. To hamulce też i... Spoiler nie. Dobra, na razie niech będzie tak. I można... Można też oczywiście tak dać. Tak, ale i tak wszystko idzie na to. Kamyk dobrze udaje, że się zna. Nie, no grałem w motorsporta sporo. Dobra, kolejna część. Mamy tylny spoiler, strasznie słaby. Szybki zakręt plus 20, okej. Okay. Po wyścigu się zakończy, oczywiście projektujemy od razu. Dopasuj część i teraz tak, oboje są niby zadowoleni, ale auto nie jest najlepsze. Ja wezmę tą skrzynię biegów, już dam Robertowi, ona jest troszeczkę lepsza. Siema, no Mr. Matrix, witam. Dobra, i od razu jest do Sydney lecimy. Ma nie padać w ogóle, więc spoko. Dobra, które zajmiemy miejsce? No stawiam, że 12 lub lepiej może się uda zająć. Wybór opon. Myślę, że jeżeli nie pada, to sporo super miękkich, sporo miękkich i dwie i pośrednie. I tak samo zrobimy tutaj. No super miękkich najwięcej, żeby byli zadowoleni. No dobra, lecimy na pierwszy wyścig sezonu! Zobaczmy, co się będzie działo. Dawać te łapki w górę. Zobaczymy, jak kwalifikacje i w ogóle. Bo ja jak grałem, to bez kwalifikacji. Zazwyczaj. Jak skomentuję swoje pod Champions? Dobrze. Fajnie mi poszło. Dobra, Russell Kubica oczywiście. Skonfigurujmy trochę auto, jednemu i drugiemu. Dobra. Na miękkich wyjedź, zobacz, zróbmy czas i Kubica to samo. Tyk, cyk, cyk, cyk i na super, na miękkich. Dobra, przejdźmy do treningu, ustawmy im bolid. Ustawmy bolid. Dobra, Russell wyjeżdżaj, pokaż co tam się dzieje z bolidem. I Kubica też. Niech zrobią po jednym okrążeniu
Wyjazdowy. Ty, pada. O kurde, miał nie padać w treningu, to nie zła pogoda. Dobra, to niech oni przejadą i od razu zjadą. Mam 30 minut treningu, żeby ustawić idealnie bolid. Z jakąkolwiek tam wiedzę o tym ustawieniu powinni mieć, ale wyjedziemy na przejściówkach, to lepszą wiedzę złapią sobie o tych ustawieniach. Dobra. Niech zjadą. Russell, pokaż co ty tam masz. Dobra, balans szybkości jest średni, a tak to masz ok. Balans szybkości tutaj jest dobry, więc troszeczkę mocniej, troszeczkę więcej. Sterowanie jest świetne, więc nie będziemy zmieniać. Natomiast balans szybkości myślę, że tutaj. O, i coś takiego spróbujmy. I weź na intermediate wyjedź. A Kubica, tak. Kubica ma kiepskie. Czat ledwo żyje, bo każdy ogląda, już się najadł i wiesz jak jest. Dobra. I też na intermidy. Dobra. Co, na razie nie ma wyścigu, nie ma co krzyczeć, spokojnie. Spokojnie. Dobra, akurat jak pada teraz i mogą przejechać na tym okrążenie, niech przejadą. Jedno testowe okrążenie niech zrobią na tym ustawieniu. O, Kubicy aerodynamika się podoba. Spoko. Czekajcie, kamerkę. O, tak, dam kamerkę i będzie idealnie. Dobra. Niech oni sobie przejadą. Zrobią to okrążenie wyjazdowe. Strategię na razie niech mają taką. Nie zależy mi w ogóle na czasach. Możecie zrobić drugie, żeby dowiedzieć się więcej o ustawieniu. Na razie 6-7, na spokojnie. Wigilia sam czy z rodziną? Byłem u rodzinki wczoraj, byłem dzisiaj rano. A teraz mogę sobie przestrybować. Dobra, Kubica i Russell. Dobra, i po tym okrążeniu cyk, cyk. O! No kurde, Russell już zjechał? A czemu Russell już zjechał? Nie mam pojęcia. Dobra, ale ustawiliśmy bolid zarąbiście. Na 98%, więc to nie za bardzo w ogóle jest to zmieniać. Ja mu nic nie zmienia. Zmienię w takim razie, tylko żeby miał wiedzę większą, to jeszcze raz wyjedziesz na tym i... Aha, bo ja jedno okrążenie mu zrobiłem. Dobra. Ustawienia kwalifikacyjne, ale na dwa okrążenia pojedź. Dobra, niech sobie Russell jeszcze raz wyjedzie. Kubica niech już zjeżdża do boksu. Okej. Okay. O, Kubica też ma super ustawienia. No to mi się podoba. To mi się podoba. 97. Okej. Okay. W sumie to można już pod ustawienia wyścigowe, chociaż też kwalifikacyjne potrzebujemy. No i wybór opon. Teraz na super miękkich, ale jeszcze nie. Poczekajmy, aż się poprawi pogoda. Czekajmy, aż się poprawi pogoda i wypuścimy Kubicę na super miękkiego mieszance. Dobra, przestaje padać, Russell też zjeżdżaj, a Kubicę wyślimy. I teraz tak, potrzebujemy przejazdy pod kwalifikacje, dwa okrążenia zrobić i na super miękki, bo super miękkie będziemy mieli w kwalifikacjach, więc to potrzebujemy. Dobra, Kubica wyjeżdża na super miękkich, już tutaj powinno się zrobić bardziej sucho na torze. Klasa. I Russella też wyślijmy. Wybór opon super miękkie i przejazdy pod kwalifikacje, dwa okrążenia, tak samo. Zobaczymy jak tam z wiedzą zdobytą na kwalifikacje, powinno być dobrze. Czemu nie FIFA? No bo trzeba chyba czasem coś innego zrobić. Czasem trzeba coś innego zrobić. Dobra. Wiedzę mają o super miękkich też, Kozak, podoba mi się to. Dobra. Dobra, i oboje zjeżdżają. Dobra, jeden pojedzie jeszcze wyścigowe, a jeden jeszcze Kubica. Pojedź jeszcze raz kwalifikacje i jedno okrążenie myślę, że powinno starczyć. I jeszcze raz na tej mieszance wyjedź. Żebyśmy się dowiedzieli wszystkiego. A Russell już będzie robił pod wyścigowe ustawienia.
przejazd, wyścig. Niech będzie 8 okrążeń do końca, już przejedziesz na super miękkich kolejnych. Zaraziłeś mnie tym efektem, też sobie pogram. Dobrze. To bardzo dobrze. Dobra. Czy Kubica odblokuje wiedzę do końca? Kwalifikacyjne, żeby na 3 ustawienie zrobił i już będzie wszystko. Będzie musiał przejechać jeszcze jedno okrążenie. No trudno. Ale Kubica już... Dobra, zrobił swoje. Zjeżdżaj, Kubica. A Russell niech robi strategię pod wyścig. Opony super miękkie też. Super. Ty, ale oni mają za dobre czasy. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że wszyscy pod wyścig robią, a Kubica i Russell bardziej szybkie robili. Dobra, i wyślijmy też oczywiście Kubice, przejazdy, ustawienia wyścigowe, 4. Wybór opon. Jaką mamy wiedzę o super miękkich? Sporą. Ale mamy 3 takie. Dobra. Dobra, i Kubica też wyjedzie na ostatnie 8 minut. Myślę, że powinien super miękkie i wyścigowe ustawienia powinni we dwójkę sobie poradzić z tym. Dobra. Dobra. Ustawienia. Dobra, super miękkie, mamy opanowane opony. Kozak z prawa. Russell w sumie zjedź. Teraz na tym okrążeniu jeszcze na miękkich wyjedziesz. Wyślij przejazd, wybór opon. Jeszcze na tych miękkich, co już miałeś. Wyjedź. I ekstra. A Kubica wymęcz to. Dobra. Dobra, jest ok. W sumie Kubica możesz już zjechać, bo i tak już nic tutaj więcej nie wymodzisz. Nie wymyślisz. Dobra. Czekamy tylko na ten Russell też już może zjechać. I czekamy na kwalifikacje. Nawet powiadomienie przyszło. No tak właśnie mi się wydawało, że sporo osób nie dostało tego powiadomienia niestety. No ale cóż, trzeba śledzić social media i wtedy jest wiadomo, co się dzieje. Dobra, 50 sekund i spoko. Dobra. Zakończony trening. Dobrze, wszystko co potrzebujemy, czyli opony super miękkie, kwalifikacje i wyścigowe, wszystko mamy zrobione. Kozak z prawa. Kończymy jeszcze dwóch ostatnich, musisz za dojechać. Kończymy to i mamy kwalifikacje. Pierwsze kwalifikacje sezonu. Zobaczymy, jak chłopaki sobie poradzą. 8-10 miejsce to całkiem spoko wyniki. I tak myślę, że nie cisnęliśmy na maksa z tymi ustawieniami, więc też dobry wynik to jest. No i Sydney. Najszybsza 15 oczywiście przechodzi ich pierwsze kwalifikacje. Bierzemy opony super miękkie i ustawienie kwalifikacyjne. Ustawienie kwalifikacyjne, opony super miękkie. Ustawienie samochodu dobre mamy. No i rozpoczynamy kwalifikacje. Dobra. I wyślijmy teraz tak. Znaczy, może poczekajmy jeszcze. Mamy 10 minut. Pytanie, czekajcie, bo mam tak, mam jeszcze 2, 4, 5 zestawów super miękkich. A jakbym na miękkich wyjechał, zobaczymy jaki czas wykręci na miękkich Russell. Czy damy radę na miękkich, żeby wykręcił dobry czas. Zamiast na super miękkich. Teraz tak, automatycznie oczywiście. Niech sobie ustawi, zobaczymy jak mu pójdzie z temperaturą opon i tak dalej. Dobra, i Kubica też spróbuj to samo zrobić, ale nawet na tych zużytych lekko. Zobaczymy, co Kubica na to. Za zimne, to jest Russell źle w ogóle ma ustawienia, znaczy ten hamulce i opony strasznie, ale zobaczymy, jak przejedzie. Zobaczymy jak Russell.
Zobaczymy, czy będę musiał na super miękkich to zrobić. Ojoj. No Russell na razie ostatni. Zobaczymy jak Kubica. Pierwszy sektor spoko, drugi... Jest ok. Kubica może to zrobić. Czyli do top 15 na tych oponach może się dostać. No zobaczymy. Jest 12, jest ok na razie. No ale Russell na pewno będzie musiał wyjechać na super miękkich, więc wybierzmy mu nowe super miękkie opony. No i Russell... Niech tak pojedzie. Właśnie nie wiem, dlaczego Info Live nie przyszło. Ważne, że już jesteście i jest git. Dobra, Kubica na razie 13. Ojej. Jako jedyny na miękkich oponach zrobił to. Więc tam... Jest ok. Zobaczymy, jak sobie poradzi Russell teraz. Potrzebuje około... Nie wiem, myślę, czy Kubicą wyjeżdżać. Bo... Inni też wyjeżdżają, czy siedzą w alejach? Zaraz zobaczymy. 16 Stroll wyjeżdża. Zobaczymy, jak Russell teraz sobie poradzi. Za duże ryzyko. 14, 12, 19 Russell teraz jedzie. 18 i 16 Perez i Stroll wyjeżdżają. Na 10 wyjeżdża. Kubica. Dobra, wyjadę Kubicą. Nie chcę zaryzykować, żeby się nie zakwalifikował. A jakby dać mu... Boję się, że mi nie starczy na wyścig opon, nie? Dobra, Kubica, spróbujmy na tych po prostu oponach. Pierwszy sektor sobie poprawił Russell, ok. Liczymy jak drugi. Drugi też, ale to nie jest zbyt dobry czas. Mimo, że dałem mu super miękkie. Jest 14, dobra. Czyli nie wyprzedził Kubicy. A jak Kubica sobie radzi? A, to ma wyjazdowe. Ostatnia minuta sesji. Sporo osób na torze. No i Kubica zaczyna lotny start. Zobaczymy, jak pierwszy sektor się poprawi. Oj, gorzej pierwszy sektor mi się wydaje, ale też z drugiej strony lekko styrane opony, prawda? Russell już w ogóle jest poza... wypadł. Kubica nie musiał wyjeżdżać. Dobra, czyli Kubica i tak czy siak na miękkich by się zakwalifikował, a tutaj zrobił i tak 15, czyli Russell z 16 pozycji będzie, z końcówki będzie startował, ale Kubicę mamy w drugiej sesji, dobra. Emocje jak na roratach. Spokojnie. Leclerc w Ferrari wygrał pierwszą część kwalifikacji. No ale pierwsza nie jest istotna. Zobaczmy drugą część kwalifikacji. Russell odpadł, Stroll odpadł, Giovinazzi, Kwiat i Albon. To o tym nie słyszałem w ogóle. Dobra, czyli okej. Okay. Ważne, że Kubica jako jedyny na miękkich taki czas wykręcił. Czy widziałem nowy filmik PKP? Nie widziałem. Siema. Konrad 3x, siema, pozdrowisz mnie i moją kuzynkę Ulę 3 złote. Pozdrawiam jak najbardziej. Jak najbardziej Ula pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Dobra. Nowe opony, Kubica. Dajesz. Wjeżdżasz na tor. Zobaczymy, czy Kubica da radę. Dobra, idealna temperatura opon, hamulce przegrzane, ale leci Kubica, zobaczymy jak mu pójdzie. Kubica w formie w ogóle. Okej. Okay. O! Przed Raikkonenem, przed Grożanem Kubica na razie. Jest 0,70 straty. Jest ok.
W ogóle żałos na filmik, aha. No trudno. Nic nowego. Perez i Leclerc. Leclerc na pewno nas wyprzedzi. Dobra, jest 10 miejsce i teraz pytanie. Wyjeżdżać jeszcze raz, czy nie? Na tych samych oponach bym musiał wyjechać. Zaryzykować. Nie ma sensu. Robert. Tak o, kto może poprawić czas? Raikkonen? Grosjean ma jeszcze szansę. Perez raczej nie, Perez by nie poprawił. No a Kubica mówi, że chciałby jeszcze jeden. Dobra, jeszcze raz puszczę go na tych oponach. Będę miał cztery mieszanki miękkich, jedne na ostatnie kwalifikacje, jeżeli do nich dojdzie. Dobra, jeszcze raz na tych samej mieszance. Zobaczymy. Czy to jest sens w ogóle? Źle rozgrzał opony Kubica. Dobra, 0,30. O, już Grosjean nas wyprzedził właśnie. Prawdopodobnie będzie 11 miejsce Kubica, ale myślę, że to i tak nie jest źle. Na ten bolid, jaki mamy z 11 lokaty, jakby stracił. Nie, nie ma szans. W drugim sektorze już 0,9 stracił, więc no, gorzej pojechał. Ale myślę, że i tak 11 i 16 miejsce do startowania jest spoko. Tym bardziej, no teraz 12, bo Sainz nas jeszcze wyprzedził. Tym bardziej, że będziemy mogli sobie założyć takie opony, jakie będziemy chcieli. Ja nie wiem, czy nie wystartuję na miękkich. Zobaczymy zaraz, jak strategię wyścigową ułożę sobie. Nie no, w wyścigu, jeżeli w top 10 startuję tylko na tych samych oponach, tak? A 11, 12, 13, 14, 15 nie. Dobrze myślę? Czy nie, nie dobrze myślę, że top 10 startuje na tych samych oponach, a reszta może sobie dobrać, jak chce. Czy pomyliłem się? O, Raikkonen, Sainz, Lord. Dobra. Ostatnia stacja nie jest dla nas ważna, czyli Russell z 16 i Kubica z 12 pozycji. Kwalifikacje z trzecie można przesymulować, nie chce mi się tego oglądać. Zobaczymy tylko kto na pole position, kto z pierwszej linii. Hamilton, Bottas, teraz Vettel, Leclerc i Vettel. Verstappen, Gasly, Ricciardo, Hamilton, Bottas, Grosjean, Hülkenberg i Magnussen. O, na koniec zaczęło padać i... Leclerc, Hamilton z pierwszej, Hülkenberg, Vettel, Verstappen, Gasly, Ricciardo, Grosjean, Bottas i Magnussen. Tak się prezentuje top 10. No i mamy wyścig. Dobra. No i mamy wyścig. No dobra. Wiemy wszystko. Na wyścigu ma podobno nie padać, ale to może różnie być. Przy deszczu każdy wybiera opony, to akurat wiem. Dobra. Ważne, że w ogóle premię dostaliśmy, spoko. Widzę, że przez 14 okrążeń ma nie padać. Oczywiście bierzemy opony super miękkie, ustawienia wyścigowe. Czekajcie, ustawienie samochodu. Przecież tu się nie tankuje, czy się tankuje? Opcje paliwowe. A można tankować. A teraz w formule też się tankuje? Nie tankuje się przecież, nie? Na 27 nikt tam nie będziemy tankować w ogóle. Dobra, wiedza. Kubica też. Ustawienia wyścigowe i super miękkie opony. Ustawienia i strategia. Oczywiście zaatakuj od początku. Okej, czyli... Czekajcie, a ile te opony... Te opony 8 do 10 okrążeń, czyli na 2 pit stopy jakbym pojechał... przy 9 okrążeniach gdzieś musiałbym zmienić te 12-14. Ale musiałbym te opony w miarę oszczędzić. Dobra. Na dwa ten, zobaczymy. Ten ma 8 do 10, a Kubica lepiej te opony? Nie, też ma 8 do 10, dobra. No to co, startujemy oboje, atak od początku. No i good luck, good luck!
Leclerc z Hamiltonem z pierwszego pola, Hulkenberg, Vettel, Verstappen, Gasly, Ricardo, Grosjean, Bottas i Magnussen, dalej Sainz i Robert Kubica. Jak widzicie, Sainz na przykład na miękkich, i na przykład Norris i Raikkonen na pośrednich, Perez tak samo. Nic, będę starał się... Oni pewnie na jeden pit, co będą chcieli pojechać z tymi średnimi oponami. No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Włączmy automatycznie im, wykorzystamy. Zobaczmy, jak Kubica. Dosyć słaby start. Perez tam go chciał wyprzedzić, ale Russell jak poszedł z 16 pozycji od razu na 10, teraz 9. Ależ on tam się wcisnął. Kubica spadł niestety na 13 pozycję, teraz walczy. Ależ Kubica, tam jakiś wypadek chyba. Ktoś wyjechał za Todd Kwiat. Spodziewalibyście się tego, że Daniel Kwiat wyjedzie za albo w uderze w kogoś? No ja tak. Kubica 15, Russell 10. No nieźle. Nieźle, nieźle. Russell już 9, atakuje jeszcze tutaj Verstappena po wewnętrznej, ale nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Dobra, na razie strategię od razu zmniejszmy na agresywny i tak. Kubica już jest na 11 pozycji. Kiedy on to zrobił, nie wiem. Jest, więc Russell, Norris i Kubica za nim. 9, 11 miejsce. Bardzo ładnie rozpoczęli pierwsze okrążenie. Zobaczmy dalej. Russell, 9 miejsce. Bardzo, bardzo dobrze. Styl jazdy na razie sobie zmniejszmy. Ok. Jest naprawdę dobrze. Russell, bardzo dobre to pierwsze okrążenie. Norrisa powinien, myślę, Kubica wyprzedzić, zwłaszcza ze względu na to, że Norris jedzie na średniej mieszance tych opon. Ale na razie nic z tego. Russell już awansował na 8. Kurde, nieźle. Nieźle sobie radzi młodziak. Tutaj walka z Verstappenem. Okej. A Kubica? No, Kubica dosyć wolne tempo niestety. Dosyć wolne tempo. No, zobaczymy. No nie może sobie Kubica poradzić z Norrisem, aż przez radio powiedział, że nie może. 27 okrążeń, na dole macie ilość okrążeń, 27. Na średnie, taką średnią odległość już ustawiłem. I Russell z 8. Zobaczmy, 76, jeżeli chodzi o opony. Ok, możemy troszeczkę zwiększyć. Gasly teraz wyprzedził Roberta Kubicę. Najgorzej. Ktoś musi być idiotą tam. Dobra. Jak tam stan w ogóle naszych części? Całkiem nieźle, więc... Zwiększ limit na bliku potem. Tak, tak, muszę to zrobić. Dobra, Russell. O, Kubica awansował wreszcie na 10. Jest ok. Jest ok. Na razie doładowują sobie paliwo, jest spoko. Grosjean jedzie przed Russellem, no ale jakby... Spoko. Jest ok. Może mogą trochę bardziej oszczędnie co do opon przejść i tutaj na wysoki tryb. Na razie podoba mi się bardzo ich jazda. I Kubicy i Russella. No Russell to w ogóle z 16 pozycji na 8 wywalczył. Ja się doczekać nie mogę nowego sezonu. W sumie ja też. Ja też. Dobra, Hulkenberg. Zaraz topka powinna zjeżdżać. Na razie Hamilton rozpędzony niesamowicie. Ale jeszcze 37% mają tych opon, więc całkiem spoko. Po 55% i Russell i Kubica. A Ricardo już w pitstopie. Ricardo zjechał do pitstopu. Magnussen i Gasly tak samo. Więc trójka w pitstopie. Ricardo zmienił na średnią mieszankę. Gasly tak samo, ale Magnussen zdecydował się na miękkie opony. Także Russell w tym momencie na 7 pozycji, Kubica na 9. I Grosjean teraz będzie zjeżdżał do alei serwisowej. Okej.
a my możemy troszeczkę przyspieszyć tempa, Russellowi, bo jednak on, myślę, troszeczkę wcześniej niż Kubica zjedzie do boksu, także bardzo spoko. Czemu nie aż tak utrzymał? Dobra. Nie podoba mi się, że oni aż tak to paliwo oszczędzają. W sensie mam na plusie tak bardzo i nie źle wykorzystują ten ERS dla mnie przynajmniej. Dwa Williamsy w punktach i to trzecie, czwarte miejsce, wiadomo, no sporo osób zjechało do pit stopu, no ale ważne, żeby dobre tempo utrzymywali. Russell myślę, że na następnym okrążeniu zjedzie do pit stopu. Więc dobrze było, jakby te opony też troszeczkę bardziej zużywał Robert Kubica. Kubica jeszcze dwa powinien przejechać. No i nie trzymają się daleko, no bo zobaczcie, że Russell jest tuż za Bottasem, który startował, nie pamiętam już z którego miejsca, ale... ale czy Vettel, czy Bottas, to nie jest daleko. 7 sekund, jak na auto Williamsa. No nie oszukujmy się, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. No i Russell, na tym okrążeniu zmienimy ci opony. I wybierzemy, zostało 21 okrążeń. Pojedźmy jeszcze raz na super miękkich, a najwyżej ostatnie zrobimy na miękkich. Czyli stan części spoko, akumulator naładujemy do końca. Nie no, ryzyko przeładowania. Dobra, nieważne. Sekunda czy 2 sekundy pit stopu? 2 sekundy myślę, że nie zrobi nam takiej różnicy. Bo nie chcę, albo 20, dobra, sekunda pit stopu, a Kubica jeszcze spokojnie. Dobra, Russell na trzecim miejscu, zobaczymy. Dobra, Bottas też będzie zjeżdżał, więc będzie bardzo, bardzo ciekawie. A Kubica jeszcze na tej mieszance przejedzie jedno okrążenie. Zobaczymy, na którym miejscu wyjedzie Russell, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak, jest 2019 mod na Steamie, jest jak najbardziej. Dobra, Russell, zobaczmy, jak to będzie. 18% opona, ale spoko. I teraz jak będzie wjeżdżał do pit stopu, to niski. I zobaczmy, jak ta walka będzie wyglądała. Russell i Bottas, dobrze naładowane, szybko wszystko wymienione. Zobaczmy, dobre tempo i czy wyjedziemy. Na razie 6. miejsce. Wyjechaliśmy, ależ dobry pit stop tuż przed Bottasem. Świetnie to wygląda, tymczasem Kubica na prowadzeniu. Ale no on będzie zjeżdżał teraz po kolejne miękkie opony. No i oczywiście załadujmy mu to. Strategia pitu też szybka, powinniśmy wyjechać na około 14 pozycji. No i Kubica dajesz. Na 13 wyjeżdża Russell, ale spokojnie, bo on tak naprawdę wirtualnie jest na 4., 5. pozycji, bo wszyscy, reszta jeszcze nie zjeżdżała. Zobaczymy, jak Kubica sobie poradzi tym razem. Też ten stan opon nie jest najwyższy, ale możemy zaryzykować, bo Kubica jednak ma te umiejętności, żeby poprowadzić. Na razie na 1. Kubica, Sainz, za nim Norris, także zobaczymy, na którym wyjedzie Kubica. To okrążenie zjazdowe, średnie tempo. Zobaczymy. I Kubica zjeżdża do boksu. Teraz zobaczmy, jak Kubica sobie poradzi, czy będzie jakiś błąd. Nie bezbłędnie i Kubica wyjedzie na pozycji numer... Ależ długa aleja serwisowa tu jest. 17. miejsce Kubicy, Russell na 13. No ale jeszcze sporo osób nie zjechało. Zobaczymy, jak to będzie się miało do reszty wyścigu. Tutaj Russell tuż za Bottasem, tuż za Ricardo. Kubica za Hulkenbergiem, przed Gaslym. No ale jak wiemy, jeszcze jeden pit stop i dla Russella, i dla Kubicy. Bo wydaje mi się, że taki Sainz czy Norris, oni będą raczej jechali na jeden pit stop. McLareny dwa z przodu.
No ale 14 sekund straty to nie jest dużo. 14 sekund straty to nie jest wcale dużo. Kubica też nie jest zbyt daleko, zważając na to, że on przejechał jedno okrążenie więcej. A, zobaczymy. Kozak się to ogląda. Uwierzcie mi, ta gra to jest jedna z lepszych do oglądania, jeżeli chodzi o to. Naprawdę. Russell 14, Kubica 17. Okej. Na razie sobie radzą chłopaki bardzo, bardzo dobrze. Mi się tak przynajmniej wydaje. No, ale zaraz powinna cała czołówka zjeżdżać. A jak wiemy, tutaj jest bardzo długi... Stop! Widzicie końcówkę wyścigu? Końcówka wyścigu. Czy ja dam radę do tego 20 okrążenia przetrzymać z oponami? To jest pytanie. Bo ostatnie 7 okrążeń będzie w deszczu. I tam będą potrzebne opony przejściowe. Ale to jest 10 okrążeń jeszcze. No chłopaki, mi się wydaje, że nie dali. Musiałbym teraz zacząć oszczędzać opony. Bardzo. Ale to może wpłynąć na ich... czasy teraz już. Ale 10 okrążeń. Jakbym pojechał na... Raczej nie dam rady, ale widzicie, no dwa razy zjeżdżać do pit stopu bym musiał jeszcze. Dobra, zaryzykujemy. Pojedziemy na dwie różne strategie. Russell pojedzie teraz bardzo szybko, zmieni jeszcze raz na super miękkie i później wróci przejściowe, na intermediate, a Kubica będzie oszczędzał już opony, bo on może sobie na to pozwolić. Więc Kubica już na oszczędnie jedzie, natomiast Russell będzie męczył te opony, będzie starał się wyprzedzać, tak jak teraz wyprzedził Ricardo. No i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Russell teraz pierwszy zakręt już jest pod koniec pierwszego sektora. Zobaczymy, jakie czasy. Bo powinien kręcić bardzo dobre czasy. Tak, myślę, że też można. Football Manager, kozak, gierka dla fanów piłki nożnej, ale musisz bardzo ogarniać ten. Wiem, że tam jest, że tam trzeba ogarniać z roku na rok coraz bardziej, więc możemy to przemyśleć. Nie no, dubletu to nie. No ale zobaczymy. Kubica pojedzie sobie spokojnie. Mówię, przetrzyma do tego okresu, gdzie będzie padać, natomiast Russell pojedzie na maksa. Zobaczmy, jak stan sprzętu naszego. Raczej wszystko w dosyć dobrym stanie. Sainz w ogóle się naprawia w pit stopie. Coś się stało złego, bo Sainz dosyć długo, trzy ekipy się naprawiają. Jeszcze Daniel Kwiat, coś tam musiał być, jakiś kontakt między Sainzem a Kwiatem chyba. Ale Russell już jest na 9 pozycji. Zobaczmy. Przyczepność na to, że później spadnie diametralnie. Na Kubicy możemy troszeczkę tryb pracy silnika zwiększyć, chociaż jak widzimy, jeżeli chodzi o sprzęgło, to jest ono w dosyć średnim stanie. Tutaj zdecydowanie lepiej. Fantek 11, fajna gierka, super się ogląda na czynku 4 zł. Dziękuję bardzo. A teraz zobaczmy, Russell wyprzedza Pereza, bierze się za Vettela. Russell na pełnej, że tak powiem, że tak brzydko powiem, na pełnym gazie. No i czy wyprzedzi jeszcze? Tutaj bierze się, szukał tego miejsca, żeby wyprzedzić Vettela, ale nie ma nigdzie, nie ma gdzie, nie ma jak. Nie ma jak tego zrobić. Russell teraz i Stroll i Vettel przed nim. Zobaczmy teraz po zewnętrznej. Czy będzie miał gdzie się napędzić? Chyba tak będzie. Będzie próbował Vettela wyprzedzić i tak jest, w takim miejscu. Jeszcze po wewnętrznej Strolla, tak jest. Pięknie, młody Brytyjczyk pięknie to zrobił. I mamy piąte miejsce Russella. Ale jak wiemy, on zaraz będzie musiał zjechać do pit stopu. I to na tym okrążeniu jeszcze. Bo zostało 7 okrążeń do momentu, kiedy będzie padać. Do momentu, kiedy będzie padać, zostało 7 okrążeń, więc wierzmy jeszcze raz super miękkie. Naładujmy oczywiście akumulator i zbalansowany pit stop tym razem. Na 17 pozycji powinien wyjechać Russell, ale zobaczymy. Domen, dziękuję bardzo za wsparcie kanału po raz kolejny. Nic mi się nie wyświetliło. Dziękuję. Pozdrawiam.
Jeszcze po wewnętrznej spróbuję Raikkonena. Zobaczmy, czy obroni się Raikkonen. Nie, Russell świetnie, ale teraz będzie zjeżdżał do boksu. Zjeżdża Russell i zobaczmy, na którym mam, czy jakiś błąd. Nie, w pit stopie wszystko ok. No i super, no i super. Wyjedzie co prawda daleko. Wyjedzie na 17 miejscu Russell. No ale cóż, to wymagało poświęceń, a teraz musi po prostu dać z siebie wszystko do momentu, kiedy będzie padało. Kubica natomiast ma bardzo niedogrzane opony, 13 miejsce, ale spróbujemy przeczekać ten moment, kiedy będzie padało. To około 20 okrążenia. Zobaczymy. Na razie tutaj nie ma za bardzo jak walczyć. Robert. No a Russell na pełnej, Russell na pełnej. Zobaczymy. Chociaż bierze się troszeczkę za Hulkenberga Kubica mimo oszczędzania opon. Teraz i tak jest, wyprzedził, świetnie, świetnie. 12 miejsce Roberta Kubicy. Myślę, że Raikkonen, Stroll, Norris, oni nie mogą doczekać się tego. Zobaczcie, zatrzymamy na chwilę. Zobaczcie, Norris, jak strasznie zderane opony. Leclerc tak samo. Raikkonen, Stroll, no myślę, że oni nie dotrzymają. Kubica myślę, że z Vettelem dotrzymają to, ale reszta, mi się wydaje, że ciężko. I zobaczmy, że wszyscy tak czy siak na koniec będą musieli zjechać do pit stopu po średnie opony, więc to jest na pewno bardzo ciekawa strategia, jaką daliśmy Kubicy, żeby on oszczędzał te opony. 50% musi przejechać jeszcze tak naprawdę 5 okrążeń, więc myślę, że powinien dać radę. Teraz oszczędniej bardzo na oponach. No a Russell może rozpędzać się, może kręcić świetne wyniki. Zobaczmy. Kubica 12. 12 sekund straty do Norrisa to nie jest dużo. Jeżeli Norris będzie musiał zjechać. A Norris zjeżdża na tym okrążeniu. Norris zjeżdża do pit stopu, a zobaczcie, że za 5-6 okrążeń będzie padać. Więc bardzo ciekawe. Norris będzie musiał jechać na dwa pit stopy, chyba że już założy pośrednie, ale to by było strasznie głupie. Zobaczmy, co Norris zrobi. Norris w pit stopie. Jaka będzie jego strategia? Co założą mu jego mechanicy? I Norris wyjeżdża na mieszance, na miękkiej w ogóle, więc ciekawa strategia i... Aj, przyblokował troszkę Russella, właśnie Norris. No ale tutaj będzie ciekawa walka na pewno, a Kubica jest w tym momencie na 9 pozycji. Co prawda opony w coraz gorszym stanie, no ale mówię, trzeba przytrzymać jeszcze te 4 okrążenia na tej mieszance. A Russell oczywiście lata tutaj ile może. Zobaczymy. Jest 14 miejsce. Musimy też zaplanować, żeby dwóch naszych nie... Opony mocno zużyte. Co ty gadasz, Russell? Dawaj, dawaj. Kubica ma mocno zużyte. Vettel w pit stopie. Zobaczmy na przykład Vettel i Raikkonen. Jakie oni założą ogumienie? Vettel na miękkich wyjeżdża. A Raikkonen, Finn też na miękkiej mieszance, więc Kubica w tym momencie na 6 miejscu, mimo że będzie miał tragiczne tempo zaraz, to jest przed Vettelem, jest przed Norrisem, jest przed Russellem i jeżeli dotrzyma te 4 okrążenia, to może być naprawdę świetna strategia dla Kubicy, mimo że ma 28% tej mieszanki. No ale Kubica nie w takich warunkach sobie radził. Zobaczymy, na 5 miejscu, na 5 pozycji Verstappen teraz będzie zjeżdżał do pit stopu. Zobaczymy, jakie Max założy opony. Czy ktoś jeszcze zjeżdża? Perez też będzie zjeżdżał i Leclerc też jest w pit stopie, więc zobaczmy. Zobaczmy, jakie Leclerc założy opony, no bo to ciekawe. Leclerc też wyjeżdża na miękkiej mieszance. Kubica jest w tym momencie na 3 pozycji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja bym chciał jeszcze jedno okrążenie, żeby przejechał Robert i nawet troszeczkę za wcześnie mu założyć te przejściowe opony. I wtedy byśmy zobaczyli, co się wydarzy, więc... Russell w tym momencie na 7 pozycji, też bardzo dobrze. A wszyscy na... Czyżby oni chcieli na miękkich dojechać w tak wyższych warunkach? Raczej nie. Ale Kubica na 3 miejscu, teraz myślę, że dosyć łatwo Hulkenberg będzie go wyprzedzał, dokładnie. Chociaż jeszcze Robert walczy, zobaczmy jakaś walka między Hulkenbergiem i Kubicą. No jednak ten Renault jednak przed Robertem, a Robert... No nie, teraz jeszcze nie możemy zjechać, ale na następnym okrążeniu. Teraz będzie Kubica bardzo, bardzo słaby czas na pewno wykręcał na tym okrążeniu. No ale
Już na następnym, zjedziemy. Weźmiemy opony przejściowe. Troszeczkę przedwcześnie, ale zobaczymy, czy ta strategia zadziała. Już też mam problemy ze skrzynią biegów lekkie. Nie mogę naprawić tej części, bo to trwałoby 13 sekund, więc zdecydowanie za dużo. Mam nadzieję, że Kubica po prostu sobie z tym poradzi. Sekunda w pit stopie, zobaczymy. Troszeczkę zmniejszymy tutaj, jeżeli chodzi o to. A Russell też. Siódme miejsce, oszczędność opon. Russell przejedzie jeszcze dwa okrążenia, więc zobaczmy. Ten deszcz mógłby spaść trochę szybciej, no ale zobaczymy. Kubica jest na piątym miejscu. To jest bardzo dobre miejsce. Ja jestem ciekawy, jak reszta stawki Vettel, Norris, Leclerc poradzą sobie właśnie w tych deszczowych warunkach. Zbliża się Russell, zbliża się Grosjean do Kubicy, no ale 11% opon. On już tam nie ma na czym jechać. Nie ma w ogóle opon. No i Russell, jeszcze tutaj Vettel włączył się do walki. Kubica, no bardzo wolne tempo, ale zaczyna padać. Zaczyna padać, więc to jest dobre wieści. Zobaczmy, Kubica na 10 spadł, ale jako pierwszy chyba będzie zjeżdżał do pitstopu. Troszeczkę przedłużone to było i Russell na tym okrążeniu zjeżdża również oczywiście, no następnym, po opony przejściowe, szybka strategia pitstopu. No i zobaczymy, już zaczyna padać, więc to jest dobrze. To są dobre wiadomości dla Kubicy, który jako pierwszy jest w tym pitstopie. Szybka wymiana, wszystko szybko poszło i Kubica wyjeżdża w tym momencie na pozycji numer 19, ale ajajaj, skrzynia biegów, problem ze skrzynią biegów u Kubicy, a tu jeszcze trzeba 7 okrążeń wytrzymać niestety. Troszeczkę słabo to wygląda, ale zobaczmy jak Russell. Szósta pozycja. Nie sądzę, żeby Vettel, Leclerc i reszta chciała to wytrzymać. Problemy ze skrzynią biegów, czy Polak sobie poradzi? Nie wiadomo, 19 pozycja, może być problem. 7 okrążeń do końca. Russell będzie teraz zjeżdżał. Norris siedzi mu tuż na ogonie. Zobaczymy, czy oni w ogóle mają zamiar zjeżdżać do pitstopu. Czy oni chcą na tych oponach przejechać to. Ricardo zjechał. Ricardo jako jedyny w pitstopie. Zobaczmy, czy nie będzie problemów. Brak problemu. I Russell wyjeżdża już z boksu. I zobaczmy, na jakiej pozycji Russell będzie wyjeżdżał na... tuż za Kubicą, na 18, ale reszta jeszcze nie była w pitstopie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Hamilton musi zjechać, Grosjean musi zjechać. Hamilton na tym okrążeniu będzie zjeżdżał. Grosjean, no, ma przewagę, 20 sekund. Hamilton w ogóle lata chyba tutaj, a nie jeździ. Ale zobaczymy, jak to się wszystko utrzyma. Russell na razie 18, wyprzedzi Kubicę raczej, no bo on ma problemy jednak z tą skrzynią biegu, więc... nie powinno być problemów, jakieś team ordersy, nie chcę team ordersów tutaj dawać za bardzo, ale myślę, że troszeczkę jednak Kubica wstrzymuje Russella. No i Hamilton wyjechał na pierwszym miejscu po zmianie opon. Zobaczmy, czy Grosjeana wyprzedzą. Tuż za Grosjeanem Kubica, i teraz robi się korek. Myślę, że Russell jednak mógłby bardziej atakować, chociaż teraz po wewnętrznej. A, bo Magnussen jeszcze jest na innej mieszance. No Russell nie może się zabrać za Kubicę za bardzo, boi się chyba wyprzedzić swojego teammate'a. Ale może na tym zakręcie, na tym dohamowaniu troszeczkę później Russell i wyprzedził Kubicę. Dobra, bez team orderców, chociaż Kubica odpowiada, nie chce tutaj dopuścić młodego Brytyjczyka do wyprzedzenia go. I zobaczmy, jaka walka między dwoma Williamsami. 5 okrążeń do końca, deszcz coraz bardziej zaczyna padać. No i Kubica nie dał się, mimo problemu ze skrzynią biegów. Ta skrzynia biegów już tylko na 5%. Problemy również z hamulcami Kubicy, więc coraz gorzej. Ale nie chce się dać Kubica, nie chce się dać. Ależ teraz zobaczcie, ci co są właśnie na oponach miękkich, na oponach pośrednich, oni wszyscy będą chapani na kolejnych okrążeniach. I tak jak teraz właśnie, między innymi Sainz, który został z tyłu. Robert już jest na 13 pozycji, już wyprzedził Strolla. I Kubica teraz przejeżdża między nimi, tak jakby w ogóle ich nie było. Tutaj jeszcze kolejna walka, a Kubica ma ogromne problemy ze skrzynią biegów, mimo to.
11 i 12 miejsce i już Kubica jest na punktowanym i Russell również wyprzedza. Norris, Bottas, Vettel i Leclerc. Czy oni to wytrzymają? Jak oni jadą? Czy oni będą zjeżdżali? Vettel jest w alei serwisowej, Leclerc też tutaj w ogóle musiał czekać Leclerc, aż zmienią Vettelowi opony i jest szóste i ósme miejsce, ależ fantastycznie to się układa dla Williamsa. Kto by pomyślał, że w ogóle punkty jakieś mogą być, a Kubica nie daje się, ale boję się, że ta skrzynia biegów może mu nie wytrzymać. Trzy okrążenia do końca. Grożał przed Kubicą, Russell za nim, ale Russell nie mógł sobie poradzić z Robertem. Widać jednak doświadczenie Polaka. No i teraz, końcówka tego wyścigu, zobaczmy, teraz Russell używa RS-u, próbuje, ale nie może. Williams przede mną nic nie mogę poradzić, Russell wręcz wkurzony przez radio mówi, że nie może sobie poradzić z Williamsem Kubicy. No a tutaj jeszcze trzeba będzie przeoszczędzić paliwo jednak, bo może go zabraknąć do końca wyścigu. Deszcz nie ustępuje. Spora przewaga 4 sekund nad Vettelem. A do końca 2 okrążenia zostały. 3 w sumie. Zobaczmy. Robert 6, Russell 7. Bardzo dużo ten deszcz nam pomógł. Ale widzicie, dwie różne strategie i tak naprawdę Kubica wyszedł na tej swojej nieco lepiej. Nieco lepiej. Zobaczmy, Vettel na razie nie zbliża się za bardzo do Williamsa, więc bardzo dobrze. Grosjean też nie odjeżdża, więc i z tej strony jakby zagrożenia nie ma. Prowadzi Hamilton ze sporą przewagą 20 sekund. Ricardo, dwa Renault, tuż za, 20 sekund za Hamiltonem, później Gasly, Grosjean, Russell i Kubica. Kubica spadł. Aj, problemy Kubicy. Skrzynia biegów, jeszcze 2 okrążenia, a Kubica, niestety, tempo niskie. To jest właśnie ta skrzynia biegów. Pali się bolid Polaka, walczy jeszcze, ale coś czuję, że raczej może nie dojechać. Problem ze skrzynią biegów. Niestety ta nowa, którą dostał, no nie sprawiła się i kłopoty Neumanna. Russell przez to awansował na pozycję trzecią, Kubica niestety spada, no ale tempo widać Polaka, bardzo niskie problemy z samochodem, więc no niestety zaryzykowali mechanicy, to jest ostatnie okrążenie, Russell broni jeszcze się przed Vettelem, czy Vettel nie wyprzedzi teraz Russella, walcz Russell, jest, zobaczmy, a nie, to jeszcze nie jest ostatnie okrążenie, walcz człowieku! Russell kontra Vettel, zobaczmy na końcówkę tego wyścigu, Kubica spada, no ale nic dziwnego. Ależ teraz odjechał, dobrze, spokojnie. Kubica niestety, 19 miejsce. Próbuję jeszcze doczłapać się tym bolidem do końca, ale... No, nawet Daniel Kwiat zaraz tutaj go dogoni, jeżeli nie będzie miał problemów. Niestety. Gdyby to naprawić, może byłby jakiś progres, ale... Myślę, że 6 miejsce Russella to i tak bardzo dobry wynik, niestety. Kubica nie dał rady. Mamy 6 miejsce Russella, bardzo dobry wynik. Super, niezły rezultat. Kubica na 19, jeszcze Daniel Kwiat wyprzedzi. Niestety Robert Kubica skończy ten wyścig na 20 miejscu, ale 3 ostatnie okrążenia, jechał tak naprawdę pewnie na jednym biegu, no i nic z tym nie szło zrobić, więc tak też bywa. Russell dobrze dojechał, Kubica sporo tego paliwa jeszcze no ale niestety kończy wyścig Robert na 20 miejscu. Po powrocie, pierwszy wyścig, ważne, że dojechał. No i tak kończy się pierwsze Grand Prix. Hamilton wygrywa przed Ricardo Hülkenbergiem. Zaraz zobaczymy resztę wyścigu. Zapisywanie tego.
I zobaczmy. Hamilton, pierwsze miejsce, na dwa pit stopy pojechał, już na szóstym okrążeniu zmienił ogumienie na pośrednie i wytrzymał aż do tego okresu deszczowego, tam pojechał na drugi pit stop. Później Ricardo zrobił dokładnie to samo, tylko jeszcze wcześniej zjechał, no ale wiadomo, oni musieli zjechać wcześniej, gdyż mieli opony z kwalifikacji. Hülkenberg tak samo, Gasly, zobaczcie, również na dwa pit stopy i Russell był jedną osobą, znaczy pierwszą osobą z trzema pit stopami, która zajęła tak wysokie miejsce, za nią Vettel, ale Vettel no, tak naprawdę 2-3 okrążenia przejechał w deszczu na oponach miękkich, więc no tutaj problem, no a Kubica niestety, no, próbowaliśmy na dwa, ale zawiodła skrzynia biegów, więc tak też to wyglądało, sprawdzanie jeszcze samochodu, czy wszystko się zgadza, kontrola techniczna, żadnych zasad nie złamanych. Ale 8 punktów, jak najbardziej dla Williamsa zadowalające, chociaż mogliśmy mieć 6, 7, może 6, 8, mogło być naprawdę, naprawdę ciekawie. No ale Russell ma punkty i o to chodzi. Super wynik, Williams na 5 miejscu, więc spełniamy wymagania. Mamy, przypomnę, że sezon chcemy na 7 miejscu zakończyć, ale teraz będzie trzeba powalczyć o ulepszenie. Dobra. Okej. Okay. Czekajcie. Mamy to. Frank Williams zadowolony. Dodatkowo za wyścig. Spoko. Mamy bardzo dużo hajsu, żeby inwestować w bolid, więc spoko. Okej. Okay. Czekajcie. Dobra, sorry, już jestem. Sorry. Dobra, okej, okay. Mamy to najważniejsze, tylny spoiler zbudowany, więc będziemy, no, najważniejsze jednak zrobić ten samochód, bo nie mamy go najlepszego, mamy 9, jakby, pod względem statystyk, 9 samochód. Mechaników mamy super, to jest ważne. Zobaczmy mechanicy, czy byli jacyś zmęczeni. Oni jakichś błędów nie popełnili, więc zostawię ich na teraz. Zobaczmy, czy mogę jakiś zatrudnić dobrych. Ten ma tylny lewarek na 20, ale 22 tysiące. Zatrudnijmy go już teraz. Którzy tak zmęczeni? Szanse na błąd. Ci mają 0 szansy na błąd. Tylny lewarek 0 ma też szansy, ale ESW... Którzy to są? Nadwin. Dobra, zastąpię cię, będziesz miał... A nie, bo... Nie, aha, to są opony, nie. Czekajcie, Nadin tutaj. Kurde. Czekajcie. Tu? Nie. Ty, co jest? Ten ma... Naprawianie, tak. To jest Motorsport Manager. Gra jest z 2000 którego roku? Nie wiem. 16? 15? Co jest? Czekajcie, tu ma tylny lewarek i ta... Aha, tankowanie! Ale nie ma tankowania przecież. Dobra, nieważne. Albo 14? Dobra. Jest ok. Leclerc 1-0 z Hamiltonem w walce o pole position. Spoko, Szanel, może mały wywiad. Zgódźmy się na wywiad. Lewis Hamilton całkowicie dewastuje konkurencję w ostatnim wyścigu. Przejeżdżając linię mety z przewagą 301 sekund? Co? Co on pierdzieli za głupoty? Ty widzieliście? Ten to niezły. Dobra, Frank Williams zadowolony. Ok, ocena mechaników. Pit stopy 5, najkrótszy trwał prawie 1,5 sekundy. Okej. Okay.
Nie mieliśmy żadnych błędów. Super. Sydney i okej. Okay. Przed nami Dubaj. No, w kwalifikacjach w Dubaju ma padać? W Dubaju deszcz? Czy ja dobrze widzę? Dobra, zaprojektujmy nową część. Hamulce będą kluczowe i silnik. Silnik. Max prędkość plus 20. Zróbmy silnik. On 4 dni po wyścigu będzie. Okej. Okay. Spoko, może być. Dobra, kontynuujmy. Naprawę samochodu ukończono. Dopasujmy część, na razie nie. Dobra, ale ukończono samochód i teraz tak. No mieliśmy straszny problem z tą skrzynią biegów, więc jeżeli chodzi o niezawodność, to trzeba ją poprawić. No i o tylny spoiler trzeba zadbać. Myślę, że o silniki już nie. Hamulce jeszcze też można, ale skupmy się na tym i kontynuujmy. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. 79%. Skrzynie biegów też Russell, nie wiem, którą ma, jak coś tą zróbmy. Okej. Okay. W sumie o silnik już tak nie musimy dbać, bo zaraz będzie nowy. Ale tą skrzynię biegów. Cześć Adrian, siema Robert. Trochę martwi mnie sprawność naszego samochodu, gdy wchodzi w wolne zakręty. Nowy przedni spoiler pomógł nam... Okej, okay, no dobrze Robert, zrobię ci nowy przedni spoiler. Dobra, teraz tak, samochód, dopasujmy część. I teraz tak, tylny spoiler. Dopasujmy część, tylny spoiler nowy. Skrzynia biegów oczywiście ta. Tak zmienimy. I tylny spoiler nowy dla Kubicy też damy. Chociaż Russell ostatnio zasłużył sobie zdecydowanie na... W samochodzie brakuje części. O. O, ten ma... Robert mówi, że ma lepszy samochód od Russella, a Russell mówi, że cieszy się, że ma zbliżony. No ale dobra, mamy to. Oczywiście 12 lub lepiej znowu będzie spoko. Wybór opon. I teraz tak. W Dubaju 24 okrążenia. Zużycie opon jest bardzo niskie i spalanie paliwa jest niskie, więc jak najbardziej na super miękkich będziemy chcieli to przejechać. Dużo. Dodatkowo pośrednią mieszankę, ale zróbmy 8 super miękkich, 5 miękkich i 2 pośrednie. No i dobra, lecimy. A ja idę sobie dolać kolki. A nie, nie mam już koli. Fuck. Święta już nie są takie fajne, bo nie mam koli. Czekajcie, to idę chociaż po coś słodkiego i wodę. Zaraz wracam, czekajcie. Batonik. Dobra, Kubica i Russell, ustawienia samochodu, zobaczmy, troszeczkę tak, balans szybkości na dłuższe, tak, i wybór opon miękkie, i Kubica, na razie Kubicy niewiele zmienimy, też super miękkie. Dobra, let's go training. Let's go training. Możecie cofać live'a, ludzie? Możecie cofać live'a? A, dobra, to nie miałem... Przejazd. Dwa okrążenia pod kwalifikacje. Go. I Kubica to samo. Przejazdy. Kwalifikacje. Dwa okrążenia. Go. Tak, no to jak możecie, to super. No to jak ktoś chce, to może sobie cofnąć. Wiecie, jak nic się tu nie dzieje, to może sobie cofnąć na wyścig, jak dopiero przyszedł i tak dalej. Dobra, Kubica się cieszy z aerodynamiki. Dobra, padać nie będzie, więc spoko. No, bardzo dobre wyniki Russella i Kubicy. No, ale to myślę, że przez to, że pod kwalifikację robimy. Dobra, chłopaki zjeżdżają.
Okej. To ma wszystko świetne, więc to jest okej. 96%, więc bardzo kozak. Możemy spróbować coś takiego. Coś takiego. Jeszcze raz na tym. Dwa kwalifikacyjne. A kubica dobre. No to kubica, trochę trzeba ci pozmieniać. Tak, trochę będzie zapis live'a, będzie. Dobra, sterowanie, tak. I spróbujmy tak. Może jeszcze bardziej. Dobra. Chłopaki coś tam mówili. Coś tam im nie pasowało, coś im pasowało. Dobra. Zjeżdżajcie. Chociaż Russell może jeszcze jedno przejeść, będziesz idealnie, będzie zrobi się ten. Czy nie? Czy wystarczy przed? Albo z... Kurde, zrobimy to, czy nie? I co to zrobi? Dobra. Okej, okay, ustawienia są. Kozak sprawa. Kubica ma doskonale świetnie. Podoba mi się to. Bardzo dobre ustawienia. 96% bolidu. Bardzo dobrze. Balans szybkości jeszcze niby można było poprawić, ale boję się, że coś innego zepsuje. Więc kubica, weź sobie opony miękkie, przejazdy pod ustawienia wyścigowe i nawet 8 okrążeń. Do końca sesji możesz pojechać. Russell niech zjedzie. Dobra, Russell zjeżdża. Ależ ustawienie u Russella. Patrzcie to, z 99%? 98%, kozak sprawa. Dobra, ustawienia wyścigowe 4 i ustawienia wybór opon, miękkie. Kozak. Dobra, jest kozak. Dobra, oni teraz ustawienia wyścigowe, więc bardzo wolne czasy będą, ale spokojnie. Hamilton rozpędzony. Dobra, super. Chociaż na kwalifikacje podobno będą bardzo deszczowe, no ale teraz nie ma deszczu, to nawet nie ma jak przetestować ich. Jest w workshopie na Steamie, macie F1 moda i wtedy macie wszystkich kierowców. I bolidy i tak dalej. Normalnie w warsztacie subskrybujecie jakby do tego i jak macie Motorsport Managera i macie... Macie wszystko na ten rok. A! W ogóle zapomniałem wam się pochwalić. Mam aplikację na telefonie chess.com, nie? I w szachy grałem. I grałem ostatni tydzień wszystko z komputerem. Na trzecim, czwartym poziomie, czyli tam Elo 500, coś takiego. 500, 600 może. I dzisiaj zagrałem pierwszy mecz w szachy online, pierwszy raz w życiu z kimś prawdziwym na żywo zagrałem i wygrałem w szachy. Pierwszy mój mecz. Co prawda przeoczyłem mata chyba w 8 ruchu, miałem mata i go przeoczyłem, ale wygrałem tak czy siak, jestem z siebie tur. Nigdy się tak nie cieszyłem z czegoś, że wygrałem na telefonie, naprawdę byłem z siebie dumny. Tak, tylko chciałem się pochwalić, lecimy dalej. Tam jak szachista, hazardzista, szachista. Nie, no chcę nauczyć się. Ale dla mnie jeszcze szachy to jest za mało, myślę, do przodu. Dobra. Dobra, zjazd.
Ja 2 lata siedziałem na 1300 w rozgrywkach lokalnych. Ja nie wiem, wiesz co, no ja mam, teraz mi wbiło tam chyba 900 coś, bo plus 100 coś elo dostałem. Bo na początku jest 800 elo jakby, jak wygrywasz, jak dostajesz jakby, od 800 elo startujesz. I mi tam wbiło 900 coś, ale to mówię, totalny przypadek jakby, nie? No Rafci, wiem, że dużo pokerzystów gra właśnie też w szachy i dlatego też zacząłem, żeby myśleć do przodu, gdzieś tam coś. No ale cieszyłem się jak dziecko, jak wygrałem dzisiaj, nie? Z tym kolesiem. Z jakimś Turkiem grałem, czy z Wietnamczykiem? Nie wiem. Flagę, już nie pamiętam jaką. Dobra, mamy kwalifikacje, Grand Prix Dubaju przed nami. No i kwalifikacje. Na razie jest bezchmurnie, ale... W piątej minucie będzie sucho. Teraz jak wyjedziemy, to będzie mokro. Dobra, spróbujmy jedno zrobić rzecz. Super miękkie i ustawienie kwalifikacyjne. Spróbujmy od razu wyjechać. Od razu. Na kwalifikacje. I od razu musimy pojechać. Stop. I od razu jest... wypuszczamy jednego. I od razu wypuszczamy drugiego. Bo tu już zaczyna padać. I... Ja... to nie było sensu chyba tak wyjeżdżać. Dobra, wiecie co? Chłopaki, zjedźcie. Inna strategia. Ja muszę was wypuścić, żebyście w piątej minucie byli na torze, jak będzie sucho. Przyczepność wtedy trochę wzrośnie. Dobra. Ja muszę ich wypuścić... Teraz. Teraz muszę ich wypuścić mniej więcej. Oni przejadą całe okrążenie, to jest 2 minuty i wtedy... jeszcze chwila. Dobra, Russell jedź już. Ale zrypałem. No dobra, jeszcze raz na nowych. Kubica jeszcze chwilę poczeka. Dobra, i teraz. Zobaczymy. Czy się wbije. Dobra, spada wilgotność. Zobaczymy, czy... Czy to odpali maszyna? Idealnie chyba. Zobaczymy, czy to da radę. Akurat przestało padać, no i Russell rozpoczyna okrążenie pomiarowe, ale zaraz znowu zacznie padać. Kubica troszeczkę później, ale też już jest na linii start-meta. Dobrze, idealnie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak George Russell w pierwszym sektorze. Sucho, jest wilgotno, powinien... Tak jest, na razie na pole position leci Russell. Znaczy pole position, no pole position w Q1 to może i słaby pole position, ale... Dobrze, Kubica na razie na pierwsze, tak pre-visual pole position, ale już zaczyna padać, już zaczyna lekko kropić, a Russell jest w drugim sektorze, ale zrobił najlepszy czas, rekord drugiego sektora. No i zobaczymy, czy to się utrzyma. Jeszcze nie jest tak źle na torze. Jeszcze ta lekka przyczepność jest. No i Russell zbliża się do ostatniego zakrętu. Zobaczymy, czy to dobrze. Kubica teraz, rekord w drugim sektorze. Zbliżają się do ostatniego i Russell jest na pierwszej pozycji. A Kubica drugi. Pierwsze, drugie miejsce. Też w Dubaju niezły, też mi się tak wydaje. No nie, spokojnie, mogą sobie zjechać. Myślę, że już nikt nas nie zagrozi. Ho! Tak, żeby zrobić w Q1, ale bardzo spokojny awans do Q2. Bardzo spokojny awans do Q2. Bardzo spokojny awans do Q2. Kozak. Zobaczymy, jak będzie w drugiej sesji. Pierwsze, drugie miejsce. Kto by się spodziewał? No ale taktycznie to kamyk tu rozwalił, to trzeba powiedzieć. To jest najlepszy menadżer jednak, nie? Dobra. Dobra, mamy to. Wszyscy sobie dojadą. Jeszcze Perez. Perez nie poprawił. Nie, Perez poprawił na 6. pozycję. Bottas odpada. Magnussen, Sainz, Raikkonen i Norris. McLareny sobie nie poradziły totalnie w Q1. Norris, Raikkonen, Sainz, Magnussen i Bottas.
Kto by się spodziewał? No Bottasowi totalnie nie idzie. 11 miejsce miał. No ale powiem wam, no zobaczmy, Leclerc, Albon, Grosjean, Vettel, Kwiat, Giovinazzi, Hamilton, Stroll, Hulkenberg, Perez, Ricardo, Gasly, Verstappen i Kubica z Russellem, top. No, zobaczcie, no cudo to wygląda. Q2. Dobra, zobaczmy jak pogoda. No i tutaj niestety nam pogoda nie pomoże. Ale spróbujemy wyjechać tylko na jedno okrążenie. Gdzieś tam później, jak będzie bardziej przyczepnie. Dobra, Kubica. Jedź, pokaż na co cię stać. Dobra, i Russell też wyjedź. Dobra. Ajajaj. Kubica przegrzał sobie i to... O, idealnie. Dobra, jednak dobrze. No i zobaczmy, jak Robert sobie poradzi. Ma dość czysty tor przed sobą. To bardzo dobrze. Czyste powietrze przed sobą. No i Kubica. Hamilton oczywiście na pole position aktualnie. Pół sekundy w pierwszym sektorze stracił Kubica. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Tutaj jeszcze troszeczkę korek, ale... O Jezu, to Toro Rosso mu przeszkadza strasznie. Strasznie mu przeszkadzało to Toro Rosso, ale zobaczmy. Ostatnia prosta i Kubica 11. A zobaczmy, jak Russell sobie poradzi. Russell na 11, 12 Kubica. Niby zadanie sponsora spoko, ale nie daliśmy rady. Czy jeszcze dadzą radę wyjechać? Ja mam nadzieję, że tak. Jeszcze chciałbym Kubicę na jedno okrążenie. Ile to trwa? No 30, dobra. Dawaj szybko, Robert. Robert jeszcze zdąży, mi się wydaje, wyjechać na tor. Wyślijmy Roberta na kolejne super miękkie. No i może tym razem Robert pojechał. Czy Russell jeszcze zdąży? Wątpię szczerze. Możemy spróbować go wypuścić, ale za długo mi się wydaje, żeby... Nie, będzie to minimalnie, bo 40 sekund nie da rady. Chyba nie da rady Russell. Kubica powinien dać radę się zmieścić jeszcze, ale Russell raczej nie da rady. Dobra, jest Kubica, ale Russell... 8 sekund, sesji 5, 4, 3, 2, 1... Jest, zaczął, zdążył idealnie Russell w ostatniej sekundzie. Kubica poprawił pierwszy sektor. Kubica poprawił pierwszy sektor, zobaczmy. Perez, Giovinazzi nie ruszają się, co jest bardzo spoko. Wystarczy, żeby Kubica poprawił ten czas. Tu pamiętajmy, że to Toro Rosso mu przeszkodziło trochę w tym drugim sektorze. Robert Kubica. Jest lepszy czas. Poprawiony pierwszy i drugi sektor. To musi być to, Robert. To musi być to. Robert, proszę cię. Wyprzeć Giovinazziego. Błagam. Zobaczmy, jak ostatni sektor. Robert Kubica. I jest 10. Ale zobaczmy, bo jeszcze Russell może go wywalić, bo Russell też poprawił pierwszy i drugi sektor. Czy Russell poprawi Kubica awans do Q1? A Russell, zobaczmy, Brytyjczyk przekracza linię mety i... I Russell awansuje! Kubica z 11, z drugi raz z rzędu. Kubica z 11 pozycji, a Russell tą odrzutem na taśmę w ostatniej sekundzie przejechał start metę i będzie w Q1. W Q3. Pomyliłem Q1 z Q3. Robert Kubica, eliminacja, no ale spokojnie. 11 pozycja też nieźle. Russell, no na takim wielkim farcie awans, jak widzicie. No, ale dobrze. Przejdźmy do ostatniej kwalifikacji, bo tam mamy Russella. No i może się wiele wydarzyć. Czy będzie padało? Nie będzie padało. No i co, Russell? Możemy cię poczekać chwilę i zaraz się wysłać. Wyślijmy. Zgodnie z zasadami GMA zaczynasz wyścig z najszybszymi oponami z Q2. Z kwalifikacji drugich. Ale to jak teraz będę miał... To nie zaczynam z tymi oponami teraz, tylko z tymi, tak?
Aha, okej. No kurde, nie włączyłem mu tego. Dobra, Mrasel przyjeżdża. A, no zaczynam z oponami, z którymi osiągnąłem najlepszy czas ogólnie, okej. Okay. Czaj. Gasly na razie rekord pierwszego sektora, Russell z jedną setną traci, okej. Okay. Zobaczmy, Hulkenberg z rekordem drugiego sektora, Verstappen pierwszy, Gasly znowu. No, 30 do Hulkenberga, to nie jest dużo. Zobaczmy, Russell. I dobry czas, trzecie na razie. No tutaj co do Ricardo i tak dalej, to raczej nie. Bardziej myślę nad wyprzedzeniem Grożana i Strolla. Bo jednak czy Mercedesa, czy Renault, czy Red Bull Hondy raczej nie wyprzedzę. Ale Stroll ma gorszy czas, Leclerc raczej powinien poprawić ten czas, więc... No tutaj do Grożana raczej też, z tym Hasem nie mam co się ścigać. Myślę, że dziewiąte miejsce to i tak będzie dobrze. Nie wypuszczam już Russella. Niech zostaje. I tyle, bo nie ma sensu. Nie ma sensu. A ten Stroll będzie na tych oponach wyjeżdżał? Czy on wariat? Czy on tam nie ma opon? Dobra, na razie zostawiam, bo i tak... O, Stroll jeszcze wyjeżdża, zobaczymy. Musiałby pół sekundy poprawić. No ja tutaj nie mam co z tym Hasem i Renault się ścigać, no nie mam, nie mam takiego auta. Takiej formuły nie mam. Zobaczymy, czy Stroll sobie poprawi to, czy nie. Dobra. No ale co on chce na tych oponach zrobić? Co on chciał na tych oponach zrobić? Nie wiem, co ten Stroll wymyślił sobie z tym wyjazdem, ale... Czy on na tych oponach wyjedzie na 10 pozycji? Nie, no chyba miał, chyba musiał mieć lepszy czas w Q2. Nie sądzę, żeby tak mu taktycy to spierdzili, ale Hamilton! Z pole position, Leclerc z pierwszego rzędu na drugiej pozycji, Gasly między dwoma Ferrari. No i zobaczymy. Czy Lance Stroll, tak, miał lepszy czas w Q2, dobra. Więc tak, zaraz zobaczymy już w wyścigu, jak to wygląda. Dobra, mamy to Dubaj. Nie ma padać? Ma padać? Nie, nie będzie padać w ogóle w Dubaju. 24 okrążenia, no i tak, ustawienia wyścigowe i super miękkie opony. I oczywiście... O, ekspert od silników Kubica ma, ale zostawimy na razie super miękkie. Teraz tak, strategia oczywiście taka. Oczywiście taka. Stroll, tak. I mamy 24 okrążenia. Dobrze, ale... 24 okrążenia. No to na jeden pit stop trzeba będzie pojechać zdecydowanie Kubicą na jeden pit stop i myślę, że Russellem też, ale Russellem pojedziemy super miękkie i pośrednie. A Kubicą pojedziemy super miękkie i miękkie, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra. No okej. Okay. Zobaczmy. Tak jak mówiłem, z pole position Hamilton, który jest na pierwszej pozycji w mistrzostwach. Leclerc z dziewiątej, Gasly i Vettel. Później Ricardo, Hulkenberg, Verstappen i Grosjean. No i Russell, Stroll i razem z Kubicą Giovinazzi. Także, let's go. Zaczynamy. Zobaczmy, jak to pójdzie. Zobaczmy.
Russell, bardzo dobry start, ale tam przyblokowany. Kubica spadł na 11, trzymał się na 11 pozycji. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Russell i... tutaj walka, świetnie wyprzedził Ricardo, chociaż Ricardo po wewnętrznej jeszcze walczy. Walka z Renault i brawo, Russell jeszcze po zewnętrznej szuka dziś tutaj miejsca obok Vettela, ale nie może się zmieścić, świetna walka. I tutaj Kubica też tam broni się przed atakami Magnusena. No i Russell na razie z jedną pozycją wyżej, wyprzedził tego Ricardo, w końcu się z nim uporał na stałe. Ale zobaczymy, jak to wpłynie dalej na wyścig. Russell teraz atakowany, ale dobrze. Kubica też bardzo dobrze. 11 pozycja utrzymana, chociaż tutaj to Toro Rosso się zbliża. No i Force India przed nim. Będzie po wewnętrznym próbował Strolla wyprzedzić. Nie. Russell jest na 8 pozycji, Kubica na 11. No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Okej. Teraz Ricardo wykorzystuje RRS. No i wyprzedza. Kubica spada na 14 pozycję. Co tu się wydarzyło? W tym momencie nie wiem. No ale też nie oszukujmy się. Na zwykłym trybie troszeczkę jeździmy. Nie szukamy wyprzedzań ani nic takiego. Nie wyprzedzamy. Kubica na 14 pozycji, ta forma Polaka 6-1, nie jest źle, nie jest dobrze, no ale zobaczymy. Teraz Kubica po wewnętrznej świetnie wyprzedził Magnusena, no i awans Polaka na 13 pozycję. Russell jest na 9 i odjeżdża mu ta czołówka, odjeżdża mu Ricardo, odjeżdża Verstappen, tam walka między Vettelem a Verstappenem, Vettel awansował, Grosjean też awansował. A Kubica na 13, tutaj walka, zobaczmy, czy będzie atak po wewnętrznej, Robert Kubica, ale no, w drugim zakręcie już tak dobrze jego pozycja nie wyglądała. Teraz bardzo dużo użył toru Kubica i znowu po wewnętrznej czai się Robert, ale nic z tego nie wynika. A Russell spokojnie, tylko forma troszeczkę słaba. Ale opony na dobrym poziomie. To wszystko jest dosyć dobre. Teraz bardziej oszczędnie oboje na oponach. A silnika można trochę skorzystać. I jeden, i drugi. No i Russell. Dziewiąte miejsce. Kubica na 14. Teraz będzie szukał miejsca. Tutaj McLaren, Norris w McLarenie. Zobaczmy. Norris chyba w ogóle z 20 pozycji startował. A teraz Robert Kubica, atak po wewnętrznej. Świetnie Robert i poradził sobie z McLarenem. No i tak blisko tej 13-14 pozycji cały czas. Natomiast Russell ani z przodu, ani z tyłu za bardzo mu nikt nie zagraża, więc to jest dobre z jednej strony. Kubica też dosyć dobrze z tymi oponami sobie radzą. Jeden i drugi. Zostało 20 okrążeń do końca. Russell teraz naciskany przez Strolla w Force Indy. No i Stroll, wiesz co? Wiesz, troszeczkę przyspiesz, bo nie podoba mi się to. Kubica też może troszeczkę przyspieszyć. Kubica na 13, tam blokuje całą tą ekipę, a Russell musi się bronić przed atakami Strolla. Mniej więcej tak samo mają zniszczone opony. No i teraz wewnętrzną trzyma Russell dosyć defensywnie. I wywiózł go, ale niestety Stroll zaatakował. Jeszcze będzie miał wewnętrzną Russell i broni się znakomicie, czy nie? Nie dał rady. Nie dał rady, chociaż świetna walka. Jeszcze szukał miejsca tutaj, ale niestety nic z tego nie wyszło. Bardzo dobra walka. Jeszcze z tyłu Bottas włączy się do tej walki. No i w środku stawki, kto by się tego spodziewał, że będziemy tak dobrze walczyć. Russell jeszcze ma spokojnie czas na tych oponach. Tak samo Robert Kubica. Coraz lepsze czasy wykręca Polak. No a Russell spadł na 11 miejsce. Bottas wyprzedził właśnie Russella. No ale nie oszukujmy się. Chociaż teraz świetnie Russell. No. Co mogę powiedzieć? Mercedes jest zdecydowanie szybszy od naszego Williamsa, ale Russell się nie daje.
bardzo dobrze młodziak. A Kubica też awans na 12 pozycję, wyprzedził teraz tego zawodnika Toro Rosso. I awans na 9, tak, bo 3 osoby w pit-stopie, Hulkenberg, Verstappen i Grosjean wjechali już do alei serwisowej. No a Russell, wiecie co, Russellem też zjedziemy teraz. Zostało nam 18 okrążeń, a zobaczmy ile, 19,21 na pośrednich przejedziemy. Więc tak, zróbmy to, stan części bardzo dobry, naładujmy akumulator do końca oczywiście i strategia szybka. Zobaczymy jak teraz pójdzie, no ale Russell te zjazdowe musi mieć teraz bardzo szybkie okrążenie. A Kubica spokojnie, oszczędnie, bo wie, że będzie miał miękką mieszankę. A natomiast Russell, który awansuje teraz na 7 pozycję, wyprzedza Bottasa, tam jest zażarta walka. No ale jednak Russell wyprzedził Bottasa i jest dobrze. Russell teraz zjeżdża, on wie, że zjeżdża, on musi dać z siebie wszystko na tym okrążeniu zjazdowym. A Robert Kubica też bardzo dobrze, 9 miejsce, już jest za plecami Bottasa, który na mieszance pośredniej jedzie. No i Kubica może przeatakować, bo jednak ma szybszą mieszankę. Natomiast tutaj zjazd, zobaczmy jak Russell sobie poradzi w alei serwisowej, jak ekipa sobie poradzi, mechanicy, bardzo dobrze, szybka wymiana, bez problemu i jedziemy już do końca wyścigu na tych ustawieniach. Na 19 miejscu Russell, a Kubica jest na 5 miejscu, bardzo dobrze. Tutaj walka z Bottasem, walka ze Strollem, Vettelem, Hamilton co prawda odjechał już na 16 sekund Kubicy, ale to nic nie zmienia. Dobrze, Kubica oszczędnie z tymi oponami, bardzo dobrze sobie radzi. Russell też jedzie bardzo dobrze. Jest teraz w takiej kanapce, już na 18 awansował, jest przed Ricardo, ale Ricardo ma zdecydowanie szybszą mieszankę i Ricardo raczej jedzie na 2 pit stopy, a nie tak jak my na 1 tym Russellem, więc jest okej. No pogoda ma się nie zmienić, też zobaczyłem w razie W. No i teraz w pitstopie Hamilton, w pitstopie Vettel, a Kubica jeszcze jedzie na tym ogumieniu i na jeden pitstop spróbujemy oczywiście Robertem pojechać. Stan silnika na razie bardzo dobrze wszystko, na razie wszystko trzyma. No i ta mieszanka też bardzo dobrze trzyma, chciałbym na niej przejechać może 11 okrążeń, to byłoby super. No a jak tam sobie radzi Russell, jest na 18 pozycji. Ale tak naprawdę wszyscy, którzy są przed nim, to są osoby, które już były w alei serwisowej, albo jeszcze właśnie nie były, a ci, co byli, to po prostu są szybsi od niego. Także bardzo spokojnie. A Robert Kubica, myślę, że jeszcze jedno okrążenie spokojnie na tym ogumieniu przejedzie. Jest na drugim miejscu, Hamilton tu za jego plecami, ale Hamilton już był w pitstopie i Hamilton myślę, że na tym ogumieniu dojedzie do końca wyścigu. Kubica, zobaczmy, Robert na drugim miejscu, teraz będzie atakowany przez Hamiltona, no ale Hamilton w tym Mercedesie jest zdecydowanie szybszy od Roberta, od naszego Williamsa, także spokojnie może sobie radzić, a Russell może też przyatakować, on nie musi tak wolno wcale jechać. Kubica się nie daje Hamiltonowi, tutaj widzę, zażarta walka. Mimo tego, że Kubica oszczędno z tej opony wstrzyma się teraz nawet, to myślę, że tutaj z Hamiltonem nie ma co walczyć. On już jest przed nami, chociaż Kubica nie jest tym zawodnikiem, który lubi oddawać pozycję. No i Norris, który jest za nami, będzie zjeżdżał, natomiast Kubica jeszcze spokojnie jedno okrążenie na tym ogumieniu przejedzie. Kubica bardzo dobrze dba o te opony, to mi się mega podoba. No i dobrze. Zjeżdżamy teraz na kolejne okrążenie. Radzi na trzecim miejscu Robert Kubica, Norris zjeżdża do alei serwisowej. Zostało 15 okrążeń do końca i myślę, że to jest dobry moment na pit stop. Akurat te miękkie 14 do 16 okrążeń przetrwają. Załadujmy to. Szybka strategia pit stopu. Na około 18 miejscu powinniśmy wyjechać, a my możemy te opony wykorzystać do końca i Robert może te zjazdowe okrążenie mieć bardzo szybkie. Więc zobaczmy, czy Kubica poprawi tempo tego okrążenia. Zobaczmy. Pierwszy sektor, to już będziemy widzieli. Tak, już poprawia pierwszy sektor, więc bardzo dobrze odpala się Robert. Tak, poprzedni wyścig ten.
Wygrał Hamilton. Poprzedni wyścig wygrał Hamilton. Zobaczmy, jak drugi sektor. Robert tutaj już zbliża się do Hamiltona w ogóle. Hamilton mu trochę odjechał, ale już to wszystko Robert nadrabia. Zbliża się również do Bottasa. A Russell już jest na 16 pozycji. Zobaczmy, Kubica. Sekundę szybciej niż poprzednie okrążenie. No i Robert będzie zjeżdżał teraz do alei serwisowej. Dobra. Zobaczmy, jak ten pit stop płynie, na którym Robert wyjedzie miejscu. Jest szybka wymiana i jest bezproblemowa wymiana i o to chodzi. O to chodzi i Kubica wyjeżdża na 17 pozycji. Na 17 pozycji za Russellem, ale ma tak. Po pierwsze ma lepsze ogumienie od Russella, jeżeli chodzi o mieszankę, szybszą zdecydowanie. No i bardziej świeżą, więc zobaczymy, jak to wpłynie. Już zbliża się do Grożana, który jest na tej pośredniej mieszance i zobaczmy, czy przyatakuje Robert Kubica. Mamy dwóch naszych zawodników Williamsa na ekranie. No i tutaj też Russell broni się przed Grożanem z Hasa. No i jak to wpłynie wszystko dalej na ten wyścig? Zobaczmy, Russell broni się. Trochę też dobrze, bo blokuje i właśnie gdzieś tam ten Robert Kubica może to wykorzystać, bo blokowany jest Grożan przez Russella. Jakaś współpraca tutaj Williamsa. Między innymi, ale nadal to jest 16, to jest 17 okrążenie. Sprawdzam, czy jakaś pogoda się nie zmienia, czy to jakieś chmury nie wiszą nad torem, ale nie. Jest dobrze. Zobaczmy, Robert Kubica teraz musi przyatakować, spróbować tego Grożana wyprzedzić, no bo jednak na gorszej mieszance, na bardziej zużytej jedzie Grożan. Zobaczymy. A Russell wyprzedza teraz Gasly'ego, próbuje tam wyprzedzić Gasly'ego. Zobaczmy na Russella, tutaj też ciekawa walka z przodu. No, zobaczmy, jak stan silnika, ale teraz niestety Grosjean wyprzedził Russella. No i mamy podobną sytuację, jak mieliśmy w pierwszym wyścigu. Chociaż teraz jest zamiana ról, to Russell jest przed Kubicą, a Kubica, mi się wydaje, jest szybszy na tej mieszance. Zobaczymy, czy nie blokuje, czy Team Ordery nie wydamy zaraz, chociaż Kubica niestety już problemy z silnikiem, tak jak w pierwszym wyścigu było problemy ze skrzynią biegów, to teraz problemy z silnikiem, niestety. 12 okrążeń do końca. Teraz Russell, nie mogą sobie poradzić z tym Grożanem, a Albon wpada do pit stopu i też się naprawia, więc awans dwóch kierowców. No i niestety wydam Team Order, przepuść drugiego kierowcę i Robert poszedł, tak. Ścigaj się teraz, Russell, ale poszedł Team Order. Niestety, no musiałem puścić Kubicę, który jest na bardziej, na świeższej mieszance i jest szybszy, mi się wydaje. Chociaż ma problemy z silnikiem. Ale myślę, że on bardziej może tego Grożana zaatakować. W pit stopie jeszcze Bottas nie był, Magnussen, Kwiat, Sainz, Perez. Jeszcze Raikkonen nie był, który też tam walczy. Także zobaczymy. Kubica na razie też nie może się zabrać za niego. Dan 20, widziałeś film? Nie widziałem. Zewelina, jego tłumaczenie, dlaczego film się nie pojawił, XDB3 złota. Nie widziałem. Myślę, że później sobie zobaczę, ale... Paliwo u Russella? Spokojnie. Jeszcze taką można mu dać. Będzie. Chociaż Russell z powrotem... Nie, dobra, jest, myślałem, że jest przed. Kubica na razie nie może sobie wywalczyć tutaj tego miejsca z Grożanem. A Grożan, no mówię, na gorszej mieszance, bardziej zużytej. No ale dobra, skoro tak, to tak. Dobra, Russell troszeczkę może się wstrzymać. A, i Russell wyprzedził teraz Kubicę znowu. No dobra, czyli Kubica nie jest tak szybki. Myślę, że to mogą być problemy z silnikiem, które ma Robert Kubica. Zobaczmy. No dwójka Williamsów, jakby nic się więcej nie dzieje tutaj. Większa, ciekawsza walka jest tutaj mniej więcej. Zobaczcie, ile bolidów koło siebie. I Perez, i Verstappen, Leclerc, tutaj walka. Dwie renówki z tyłu, Hulkenberg i Ricardo. To wszystko właśnie tam się odbywa. Ale Russell i Kubica jadą. No i zobaczymy, czy dojadą i jak to wszystko będzie wyglądało. Robert Kubica, też możesz trochę się bardziej wstrzymać, bo jednak przegrzewasz te opony. 24 sekundy straty do Bottasa. Nie wiem, jak długo przejeżdża się przez aleję serwisową, ale
Myślę, że może być bardzo blisko, ale Magnusena, myślę, Sainza, Kwiata, Pereza czy Raikkonena nasza dwójka powinna bezproblemowo wyprzedzić. No i może powalczyć o te miejsca, o punkty jakiekolwiek. Zobaczymy. Mówię, z dwóch, czterech, sześciu kierowców, którzy nie byli jeszcze w pit stopie. Także trzeba o to powalczyć. Zobaczymy. Dobra. Chłopaki już powinni powoli. Bottas, myślę, powinien zjeżdżać. Ile Bottas ma? 22% opon. To już jest taki moment, gdzie powinien zjeżdżać Magnussen. Magnussen będzie zjeżdżał na tym okrążeniu również Sainz, więc zobaczymy, gdzie wyjadą nasi. Kwiat również zjeżdża, więc będzie na pewno ciekawie. Raikkonen chyba jedzie jeszcze jedno okrążenie, dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Magnussena obserwujmy, bo on teraz będzie zjeżdżał do alei serwisowej i czy uda się naszym wyprzedzić. Powinno mi się wydaje to udać bez problemu, żeby Magnussena wyprzedzić. Zobaczmy, Magnussen zjeżdża, pit stop, gdzie są nasi, i Russell i Kubica wchodzą teraz w ostatni zakręt. Szybka wymiana ogumienia u Magnussena i Russell i... Tak jest, i Russell i Kubica przed Magnussenem, 10, 11 miejsce. Tutaj Verstappen jeszcze dostał jakąś karę, co tam się stało? Verstappen z karą, chyba start-stop, więc to jest bardzo dobra wiadomość. A Perez i Raikkonen jeszcze i Bottas nie byli w alei serwisowej. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Kara dla Verstappena, nie wiem, czy on dostał sekundową karę, czy stop and go, więc zobaczymy. Ale to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. A Raikkonen teraz też będzie zjeżdżał i zobaczymy. Nie no, tutaj Raikkonena to bez problemu, myślę, wyprzedzimy. Tak samo Pereza. Z Bottasem może być ciekawie. A Bottas właśnie teraz zjeżdża do alei serwisowej i zobaczmy, gdzie są nasi. Chyba za daleko. Chyba za daleko, żeby zagrozić Bottasowi. Chyba, że coś tu się wydarzy w tej alei serwisowej. Zobaczmy. Bottas w pit stopie wymienia ogumienie. Za daleko. Nasi za daleko. Zdecydowanie. A Bottas wyjeżdża. Tutaj prawie kontakt z Raikkonenem. Raikkonen Verstappen w pit stopie. Verstappen z tą karą, bo nawet nie zmienił ogumienia, więc Verstappen miał karę. A Russell i Kubica są na 8 i 9 miejscu teraz. Bardzo dobrze. Polak teraz świetnie zaatakował Russella. Ależ to problemy ma Russell ze skrzydłem i silnikiem. Stąd tak bardzo łatwo poradził sobie Kubica z Russellem. No i Russell będzie musiał się bronić przed Giovinazzi i Magnussenem, a Magnussen na świeżym ogumieniu, więc on tutaj na pewno będzie bardzo, bardzo szybki. Chociaż Giovinazzi na pewno łatwo się nie odda, więc to woda na młyn i dla Russella, i dla Kubicy, który... Kubica teraz coraz szybciej i coraz śmielej sobie poczyna i myślę, że może zaatakować, może nawet szóste. Siódme miejsce, gdzie jest Grosjean i Gasly, bo ma lepsze ogumienie, bardziej świeże. A zostało 5 okrążeń do końca. W pit stopie jeszcze Perez, którego wyprzedzamy. Ja w ogóle nie zauważyłem, że Perez jeszcze nie zjechał, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Siódme, ósme miejsce. Adam P7 PPP powiedział za nawierzch. To nie znam. Do grania w korkach, taki dywacink z DDPS ma snosił ciebie oblada 3 złote. Dzięki Adam, pozdrawiam. Kubica teraz poprawia z każdym okrążeniem czasy. No i czy jest szansa, żeby Kubica przyatakował topkę? No nie wiem, szczerze nie wiem, a to ze względu na to, że ten stan silnika 23% nie najlepiej wróży. Zobaczmy, no Grosjean, mamy straty 2,7 sekund, teraz 2,9. Sprawdzam tutaj w prawym dolnym rogu, 3 sekundy, więc ten Grosjean odjeżdża trochę. Zobaczmy, i Russell, i Kubica. No Russell tutaj blokuje Giovinazziego i Magnussena. Teraz Giovinazzi poszuka miejsca gdzieś, ale nie. Russell bardzo dobrze na tych oponach się broni. Dzięki temu Robert Kubica może odjeżdżać coraz dalej. Mamy 48%, jeżeli chodzi o opony u Kubicy. Russell ma ich 39%, więc bardzo dobrze. Ale teraz problemy! Problemy Roberta Kubicy z silnikiem i czy znowu problemem okaże się bolid Roberta, a nie to jak jedzie.
Silnik brzmi dziwnie, mówi Robert Kubica przez Team Radio. Niedobrze, ale Russell dał się na jednym. Russell też problemy z tylnym skrzydłem, ależ sypie się bolid Williamsa i Russell stracił dwie pozycje prawdopodobnie na jednym zakręcie. Nie jesteśmy w stanie odczytać powtórki. Cztery okrążenia do końca. Czy Kubica utrzyma to? No bo problemy z silnikiem to nie jest nic dobrego, nie wróży nic dobrego. No więc 17% silnika, 4 okrążenia do końca. Troszeczkę zmniejszyłem tutaj im wydajność tego wszystkiego, ale zobaczmy, czy zbliża się do niego to ósme miejsce. 2,9 straci, 2,8, 2,8, troszeczkę zbliża się, ale niezbyt dużo Magnussen. A Magnussen jest troszeczkę na świeższych oponach. No i zobaczymy, Grosjean już też ma te opony 18%, a tu jeszcze 3 okrążenia trzeba przejechać i Grosjean będzie zjeżdżał do alei serwisowej. Gasly nie, ale Grosjean zjeżdża jeszcze na kolejną zmianę opon. Vettel tak samo, więc Kubica, no gdyby jakoś ten silnik mu się utrzymał, to byłby w stanie, myślę, nawet gdzieś zakręcić się wokół podium, co jest w ogóle niemożliwe. Russell też z problemami, ale daje radę. Problemy z tylnym skrzydłem, ale i z silnikiem. Zobaczmy. Russell na 10. Kubica na 7. W pitstopie Vettel. I Kubica, myślę sobie, poradzi i z Grosjeanem, i z Vettelem. Kubica na 5. pozycji. Trzy okrążenia do końca. Trzy okrążenia do końca. I ten silnik. Silnik Williamsa. Russell awansował na 7. Magnussen między nimi. Gasly. Zobaczmy, jak opony Gasly'ego się trzymają. 24%. No, Gasly też będzie miał na pewno problemy z oponami. A Kubica w tym momencie... Czy zyskuje do Gasly'ego? Traci, ale też zbliża się Magnussen bardzo szybko. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Hamilton spokojnie z 14-sekundową przewagą nad Bottasem sobie radzi, ależ Bottas też tą dobra zmiana opon. No i zobaczymy. Leclerc też 22%, jeżeli chodzi o gumienie. No ale tutaj chyba Magnussen już jest na plecach. Tak, Magnussen na plecach Roberta Kubicy. Zobaczmy po wewnętrznej próbuje właśnie Magnussen, ale broni się Robert, broń się po zewnętrznej. Zobaczmy, 5., 6. miejsce, po wewnętrznej nie dał rady. Problemy z silnikiem sprawiły, że Robert Kubica spada na 6. pozycję. Magnussen był jeszcze na lepszej mieszance i to sprawia, że Kubica spadł na 6. miejsce, co i tak jest świetnym wynikiem. Zostały 2 okrążenia do końca. No, stan silnika Kubicy nie mówi zbyt wiele dobrego. Russell bez tylnego skrzydła praktycznie już jedzie. Więc tutaj jest bardzo, bardzo ciężko, ale chłopaki nadal dają radę. Zobaczmy, jak Gasly. Gasly też, tylko 18% jego opon. No to tutaj już praktycznie lodowisko ma. I tak samo ma Leclerc. 18%, więc tam lodowisko, ale ostatnie okrążenie się rozpoczyna. Vettel już wyprzedził Russella, już bierze się za Kubicę i tutaj myślę, że Kubica bez większych szans, ponieważ Vettel jest na nowej mieszance i on jest bardzo szybki, tym bardziej, że nie ma żadnych problemów ze swoim bolidem. No ale 7., 8. miejsce i tak to będzie sukces, chociaż Stroll zbliża się powoli do Russella, ale też nie ma najlepszych opon. Gasly. Zobaczmy, 16%, jeżeli chodzi o jego opony, więc niezbyt dobrze. Kubica, Russell, 7., 8. miejsce, biorę w ciemno. Jeszcze Vettel pewnie będzie atakował Magnussena. No i czy o chłopaki dadzą radę? Myślę, że tutaj już nie ma co przesadzać. Myślę, że trzeba po prostu dojechać tym bolidem do końca. 7., 8. miejsce będzie bardzo dobre. No i zobaczmy, czy to się uda. Kubica na 7. miejscu. Ostatnie zakręty, ostatni sektor Grand Prix Dubaju i Hamilton przed Bottasem. Mamy dublet Mercedesa. Leclerc już na 3. miejscu. Gasly, Magnussen, Vettel i Robert Kubica na 7. miejscu. Russell na 8. Ależ to był wyścig. Bardzo dobre zawody, mimo tego problemu z silnikiem. Myślę, że gdyby nie on, może nawet 5. miejsce mógłby mieć Robert Kubica. Kontrakt do 11 się należy. Jak ja bym się znał chociaż trochę, to może... Pięknie.
Dobrze pojechali. Dobra strategia zespołu. Wszystko wyszło super. Czwarte, piąte miejsce w zasięgu. Tak, gdyby się bolid nie sypał, dlatego będziemy walczyli, żeby się nie posypał. Tutaj sporo nam zaważyło na tym, że przy końcówce czy Perez, czy Norris wymienili jeszcze opony. No ale na przykład Perez w ogóle 18 od początku przejechał, więc no to też niektórzy na dwa stopy jechali, tak jak Hulkenberg czy Ricardo, to nam sporo zrobiło. No, a Russell na przykład właśnie też 6 przejechał i później już do końca, więc bardzo spoko. Kubica 10 i Kubica chyba w ogóle najdłużej przejechał 10 na tych super miękkich, no, najwięcej, spoko. Zobaczcie, na przykład wybór opon, no to nie, ale komentarze, no tutaj nieważne, ale co miałem zrobić? Czasy na żywo. Czasy na żywo. Okej, średnie. A, tutaj mamy pozycję. Tutaj mamy pozycję. Bottas tam 14, 15, 16 prowadził, później spadł ale na trzecie, ale wrócił na drugie. A Hamilton na spokojnie. No tutaj bardzo fajnie widać, właśnie widzicie na 15, 16 oboje zyskali. Tutaj się wyminęli, ale oddał i... No było piąte miejsce Kubicy, ale myślę, że i tak siódme, ósme to bardzo dobry wynik. Mam dwa live'y znowu? Niemożliwe. Niemożliwe, że mam dwa live'y. Mam dwa live'y znowu? Nie, no jeden. Dobra. Dobrze, 6 punktów Roberta, Russell 4. Russell spada na 8 w ogóle w klasyfikacji, ale Robert skakuje na 11. No i Williams 18 punktów, 6 miejsce. Tak jak mówiłem, 7 celujemy, więc jest bardzo dobrze, bo już mamy przewagę, ale każdy team już ma po punkciku, więc też jest bardzo spoko. Bardzo, bardzo spoko. Dobra, forma kierowcy spoko, rozwijanie spoko, no Kubica już się niestety nie rozwinie bardziej, ale Russell ma do 4,5 gwiazdki, więc to jest bardzo spoko. Sirotkin, ty tam se sieć. Okej, zarobione. Bardzo spoko, bardzo, bardzo spoko. Dobra, mechanicy. Tutaj już 2% opony. 18 cyf. Czy możemy jakiś zatrudnić z naprawianiem dobrym? W sumie naprawiać i tak nie będę raczej. Więc spoko. Szanse na błąd małe. Dobra, zostawiamy tak. Wywiadzik jak najbardziej. Ricardo zespołu kiepsko sobie radzi i kończy wyścig na 13 pozycji. Zatem wszystkim uważasz. Zwykły pech. Daniel to świetny kierowca. I w razie co będę mógł go zatrudnić. Dobra. Wygrał Tom, następny Grand Prix Pekinu i na treningu i kwalifikacjach ma być w miarę spoko pogoda, więc ja lubię jak są, wiecie, jak jest trochę deszczu, trochę coś, trzeba taktykę obmyślać. Dobra, skończył się, produkcja silnika się skończyła, bardzo dobrze. Na Grand Prix Pekinu kolejny raz silnik spróbujemy zrobić. Tak, zróbmy, dobra. Po wyścigu oczywiście będzie. Dominik, dzięki za informację. Dzięki. Przez Steama sobie kupcie tą gierkę, jest chyba taniej wychodzi, wiecie? Jak już chcecie. Nie płacą mi za to, ale... Ale mogliby. Dobra, silnik. Teraz tak, popracujmy... Co się posypało? Silniki się posypały, nie? Oba silniki się posypały. Więc jeżeli pracujemy nad tym, to nad tym też. Hamulce już nie potrzebujemy. Więc silnik jak najbardziej, niezawodność, skrzynia biegów, no i tylny spoiler, powiedzmy tutaj. Dobra, jak najbardziej skupmy się na tym.
na skrzydło. Okej. Zawieszenie na razie nie było problemów. Najbardziej na tym silniku mi zależy, tym nowym, który powstał. Więc ja tu zaraz coś pozmieniam. Dobra. 91% silnika, więc spoko. Tutaj 90% jest spoko. I okej, niech to robią dalej. GP2 engine. Jakby ja uwielbiam, jedno co uwielbiam zawsze po każdym Grand Prix, to wejść sobie na YouTube'a F1 i Best of Team Radio, nie? Best of Team Radio to jest jedyne, co ja naprawdę namiętnie słucham zawsze. Dzięki, Krystian. Dzięki za takie opinie, że to mega ciekawie robię. No staram się komentować. Do F1 raczej na komentatora mnie nigdy nie wezmą, bo ja ze sportami motorowymi nie mam nic wspólnego. Ja nawet... Nie no, dobra. Koła bym sobie potrafił wymienić, ale mechanicznie coś w aucie zrobić to nie za bardzo, więc... Dobra, 8. Dobra, 8, 5, 2. I montowane części. I teraz tak. Nowy silnik ma 75%. Robert, czy dać ci ten silnik? Damy ci ten silnik, jest lepszy. Trudno. Tak. I tak. Robert ma lepsze trochę sprzęcior. Silnik. Spoko. Dobra. Wściekły jest? Czemu jest wściekły? No, że Robert jeździ lepszym z tym bolidem. No trudno, że jesteś młodziak, no. Forsowanie Roberta. Trochę tak, no Polak Rodak w końcu, nie? Dobra. Przez cały trening będzie sucho, więc luzik. Są długie, proste dosyć. Więc powiedzmy, że dłuższe biegi chcę. No i oczywiście tak. Dobra. Przejdź do treningu. Dobra, wysyłamy oczywiście na kwalifikacje. Okej. Okay. Też tutaj kwalifikacje, cyk. I poszli. Dobra, przejedźcie parę okrążeń, dajcie znać, co myślicie o ustawieniu. Będziemy do... Nie, jak kupicie Motorsport Managera, to na Steamie wchodzicie w workshop, tam gdzie ludzie robią. I jakby subskrybujecie opcję Formuła 1 2019. Wchodzicie i jak zakładacie nowy sezon, to wybieracie tylko, żeby z tym modem odpalić i tyle. Dobra, jeszcze raz i przejazd, dwa kwalifikacyjne, o, balans szybkości tylko, do poprawy. Diś tylko F1. Jeszcze myślę ten wyścig i następny, czyli cztery wyścigi zrobimy, cztery Grand Prix i będziemy kończyć, tak myślę, bo dwie godziny trwały zrobienie dwóch Grand Prix, więc jeszcze dwa to akurat cztery godzinki streama, idealnie.
Czekajcie. Dobra, i spróbujmy krótsze zrobić. Czy oglądam F1? Oglądałem ze swój sezon parę wyścigów, ale bardziej skróty, a teraz jak będzie Robert, to myślę, że znowu się włączy takie oglądanie każdego weekendu, nie? Dobra, chłopaki, możecie zjeżdżać. Wiedza na poziomie trzecim odblokowana, kozak. O, i to mi się podoba, Robert, to mi się podoba, takie ustawienia to jest super. 97%, mega. Dobra, ustawienia wyścigowe, 8 okrążeń i miękkie. Zobaczymy, jak Russell z tymi sobie poradził, z ustawieniami. Balans szybkości w drugą stronę, widzę. Dobra, tak, zobaczymy. I też na miękkie i przejazd wyścigowe ustawienia. Przetestuj go. Nie robiłem bez BC Oralua. Dobra, zawieszenie działa, spoko, 13 minut jeszcze, niech oni do końca wyjeżdżą ten poziom i spoko. Zjedźcie i pokażcie te ustawienia na koniec, jak mamy już wszystko dobrane. Doskonale, świetnie, świetnie, doskonale, świetnie, doskonale. Okej, nic więcej mi nie potrzeba. Dobra, czekamy. Dobra. Mamy to i przejdźmy do kwalifikacji. Kwalifikacje kolejnego wyścigu przed nami. Cel kwalifikacji oczywiście to było dokładnie. No i tak, ustawienie kwalifikacyjne, super miękkie oczywiście. I tak samo Robert. No i zaczynamy. Zaczynamy kwalifikacje. Przejdźmy do kwalifikacji. Top 15, myślę, że nie powinno być problemem. Troszeczkę zaczekamy. Niech parę bolidów wyjedzie. Russell, wybór opon oczywiście nowe, super miękkie. I wyjazd, i Robert Kubica tak samo. Dobra. Kubica. Kubica bardzo dobry. Co? Tak dobry czas, Roberta? Co zrobił Kubica? Ty, Kubica, widzicie, to 0-2. A Russell? Ojejku, nie wiem, boję się, że tym Russellem muszę wyjechać jeszcze raz.
Dobra, jeszcze raz raselem. Wyjadę na super miękkich. A, tylko automatycznie. W ogóle nie miałem włączony tego na zimnych. Czy tu w wyścigu może być wypadek? Tak, wypadek, safety car, wszystko. Tak, będzie live w czwartek z nagród, raczej za Food Champions, będzie, będzie. Dobra, Russell, weź pokaż, że nie jesteś blamusem. Tu jeszcze jakiś Perez się wyprzedzi na pewno. Nie! Dobra, Norris tylko, żeby nie zrobił lepszego czasu. Nie! Najgorzej, Russell, ty pało! Czekajcie, bo kumpel dzwoni. Dobra, jestem. Jestem, sorry. Dobra, sorry, jestem. Była rozmowa o tym, czy będzie pite dzisiaj, czy nie będzie pite. Oczywiście, że będzie dzisiaj pite. No i namówił, że tak powiem. Dobra, no niestety, Norris będzie... Nie Norris, tylko Russell będzie startował z 16 pozycji. Dało się tą grę wyrwać za tańsze pieniądze. Dało się, oczywiście, że się dało. Dobra, Kubica bardzo dobry czas w ogóle. Dobra, przejdźmy do kwalifikacji drugiej. Dobra. Okej. Okay. Nie no, oczywiście wolałbym komentować w piłkę nożną. Ja myślę, że na piłce nożnej się znam, a na formule się nie znam, no. Wybór opon, dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Kto tam za nim jedzie? No że jeszcze po wewnętrznej, pewnie Hamilton mu się tu wepchnął. No i najgorzej, bo Hamilton blokuje trochę nas. Mimo wszystko. No to jest na pewno Hamilton, nie? Tak. Kubica jak? O Jezu, tragedia. W porównaniu do pierwszego z ten, to tragedia. No zobaczymy. Pewnie będę jeszcze raz musiał wyjeżdżać. Wiesz, na tym się nie znam. No pewnie nie. Jedyne, na czym się znam, to nawet na FIFA się nie znam. Dobra. Kubica jeszcze raz będzie musiał wyjechać na pewno. Dobra. No niestety trochę mało nam tym opon zostanie, no ale trudno. Jedenaste miejsce. Jak Kubica znowu skończy na 11, to będzie jakiś fatum. Dwa pierwsze wyścigi Kubica na 11 miejscu w kwali.
Siema, lewy, witam. No, nie zrobi tego Robert. No jednak Kubica nie będzie na 11, będzie na 12, ale w ogóle pierwsze okrążenie jakby... Tamto miał tak dobre, a tutaj tragicznie. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Niech będzie. Będzie zapis ze streama? Tak, będzie zostawiony zapis ze streama i to będzie jako pierwszy odcinek. 4 godziny, co prawda, ale... No tak. Myślałem, że coś słyszę, jakieś głosy. No niestety, Kubica na 12. I Russell na 16. Symulujmy ostatnią sesję oczywiście. Zobaczmy kto. Mamy jedno Renault, mamy dzieła na Ciego, Magnusena, Gasly'ego, Verstappena i Vettel na razie na pole position. Hamilton na drugim, niewiele traci, 3000 straty. I zakończyło się tak. Po raz pierwszy Hamilton nie startuje z pole position. Vettel przed Hamiltonem, Leclerciem i Bottas pokrzyżowały się. Ferrari z Mercedesem, Ricardo z piątej pozycji, Gasly, Verstappen, później Grosjean, Magnussen i Giovinazzi z dziesiątej. A Giovinazzi taktycznie przejechał. Chociaż nie wiem, czy będzie na tych startował. Chyba nie, nie? Nie będzie startował na tym Miki. Nie wiem, co on zrobi. Ale taktycznie, taktycznie. Może myślał, że zrobi szybszy czas niż w Q2. No nie robi. Dobra, no to lecimy, Pekin, ciekawa jaka pogoda będzie, no nie zapowiada się na deszcz w ogóle, jest całkiem ok. Ustawienia wyścigowe i super miękkie opony, ustawienia wyścigowe i super miękkie opony, tak mi się wydaje, tak? Zaraz zobaczymy jeszcze, muszę zobaczyć ile to jest okrążeń, 36 okrążeń w ogóle. 36 okrążeń. To 9 na 2 pit stopy, tak? Czyli 9 przejeżdżamy pit stop, 18 przejeżdżamy pit stop, 27 przejeżdżamy. Nie, to na 3 pit stopy? Na 2 pit stopy. O kurde. No super miękkie to co. Zrobimy tak, na miękkie i wyścigowe i zróbmy tak, że na miękkich przejedziemy, to jest 13 okrążeń i jeden i drugi na miękkich pojedzie. No dobra, nie no, na jeden nie ma szansy chyba. Chociaż 18, musiałbym dwa razy na pośrednich pojechać, ale to bez sensu, mi się wydaje, że strata czasu by była większa. No dobra. Zobaczmy. Giovinazzi w ogóle, zobaczcie, na jak tragicznych oponach startuje. No ale dobra. Jedziemy. Russell tragicznie i Kubica tak samo. Bardzo złe starty Williamsa. No i Kubica spadł na 15 pozycję z 12, a teraz już na 16, bo kolega zespołu Russell go wyprzedził. No i Brytyjczyk przed Polakiem. Polak ma jakieś problemy chyba, bo fatalnie startuje. Już jest na 17 pozycji, a Russell awansował o 2 oczka wyżej. No bardzo źle Robert. Bardzo źle Robert. Nie wiem, o czym myślał Kubica, ale teraz już chyba zbiera się w sobie. No i awansował z 17 na 16. Teraz bardzo po wewnętrznej, a tam Toro Rosso zaatakowało bardzo wąsko, po 3 bolidy w zakręcie. No i teraz znowu atakuje Robert i dwie pozycje zaatakował po wewnętrznej świetnie. Russell też z awansem. Russell już na 12, Kubica na 15 miejscu. Nie widać, tu stadion nam zasłania, kamera źle ustawiona. Zobaczmy, zwalniają wszyscy. Vettel prowadzi, Ricardo z piątej pozycji awansował na drugą. Co tam się wydarzyło? Tego nie wie nikt. No, ciekawe się dzieje w całym wyścigu. Giovinazzi, zobaczcie jak Giovinazzi spada. To
ten problem z oponami, on już na drugim okrążeniu musi zjechać do boksu, ależ fatalny start Włocha. No tutaj Zauber nie popisał się z tą taktyką, ale Kubica! Kubica! Rozwalił się Robert i wyjeżdża samochód bezpieczeństwa! Robert przestrzelił ten korner! Przestrzelił korner Robert Kubica i mamy po Polaku. Polak jako pierwszy odpada i mamy samochód bezpieczeństwa. Ależ tam przestrzelił korner. Nie będzie. Znaczy będzie możliwe DSJ. Ale przestrzelił to Robert. Ech, Polak. No i teraz co by tu zrobić? Mamy samochód bezpieczeństwa, więc teoretycznie jak wyjedziemy, no... Jedyne co możemy spaść na 19, no to naprawdę nieduża różnica, zobaczmy, bo jesteśmy na 15, 16 pozycji i mamy samochód bezpieczeństwa i myślę, że możemy zaryzykować jakiś pit stop szybki. Szybki pit stop i co my możemy tutaj taktycznie zrobić? Wymienię sobie na pośrednie opony, naładujemy to i szybki pit stop. No niestety, mam nadzieję, że z Robertem wszystko w porządku. Chociaż jak widzicie w radiu się odzywa, nie. Niestety, Robert popełnia błąd, a to jest dla Giovanacciego, to jest po prostu najlepsze, co mogło się zdarzyć. Bo Giovanacci już daleko z tyłu był, tak nie jest. Ktoś jeszcze był w pit stopie, nie wiem kto to, trzy bolidy jeszcze. Gasly i Grosjean też wszyscy na pośrednich oponach. Wyjeżdżają. Tak, jakiś kontakt tam musiał być, ale nikt nie dostał kary. Więc ciężko tutaj cokolwiek więcej powiedzieć. Russell na 17. No skupimy się teraz na młodym Brytyjczyku. No i zobaczymy. No tutaj jeszcze samochód Roberta jest ściągany. Zobaczmy. No to w tym miejscu niestety nie ma powtórki tego wypadku. Nie ma powtórki tego wypadku i Robert Kubica rozbija się. Pozdro od Dexu. Dzięki Dexu za rajda. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No niestety, jak widzicie tutaj widzowie od Dexu, Kubica skończył źle. Dawid Twardowski na jakimś live zrób i wstaw na odcinek. Zobaczymy. Pozdrawiam Dawid Twardowski. Dzięki i możliwe, że tak będzie. Pozdrawiam. Dzięki Dexu. Dzięki. Pozdro również. Zobaczymy. Russell. Zobaczymy. Samochód bezpieczeństwa jeszcze na jedno okrążenie pozostaje, więc przyspieszymy to. Próbują zgrzać opony tutaj wszyscy, ale ciężko to wychodzi. Niedogrzane opony. No musimy teraz spróbować dogrzać przez to okrążenie. Spróbujemy dogrzać. No i samochód bezpieczeństwa zmierza do warsztatu. Myślę, że bolid Kubicy już powinien być powoli ściągnięty z boku, żeby nie przeszkadzał. A my zaraz mamy restart. No i powrót do wyścigu. Zmienione opony. 4, 5. 5 bolidów już było w alei serwisowej. No i zobaczymy. Dwa hasy zjechały. Także zobaczymy. Red Bull też był właśnie w alei serwisowej. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mamy restart i Russell już świetnie atakuje. No i jest awans. Od razu zaatakował Russell. I pięknie na 14 pozycji już atakuje po zewnętrznej. Russell, zobaczmy tutaj. Mamy 3 bolidy, ale świetny ruch młodego Brytyjczyka i Russell jeszcze wyprzedza, ależ wyprzedzanie, ależ te Force India to niemal zjadł, ale teraz niestety szybki powrót, ależ tam to dobrze wyglądało, nie wiem czy on sam nie wiedział jakim cudem to zrobił, się przestraszył tego, czy to tutaj się stało, ależ ładnie Gasly awansował z 16 na 11 pozycję w jednym zakręcie, jeszcze walka, ależ tutaj się dużo dzieje. No niesamowite. 14 pozycja to i tak dobrze. Musi dogrzewać opony Russell. Jest całkiem nieźle. No i teraz wszyscy zaczynają odjeżdżać. Siema Chybak, witam Barbara bardzo, bardzo serdecznie. Niewiele brakowało. Ten Gasly też w tym Red Bullu nie jeździ najlepiej. No ale zobaczymy. Niestety Robert już poza wyścigiem. Robert już w alei serwisowej. Już tam mówił, że był kontakt, ale nie wiedział do końca z kim.
teraz Russell musi pokazać, że no, to miejsce w Williamsie mu się należy, że potrafi jeździć. Zobaczymy, czy tak będzie. Ciężko tutaj ma Russell z dogrzaniem opon, jak widzimy, bardzo niedogrzane. No i siedzi na ogonie Gasly'ego Russell. Zobaczymy, czy będzie próbował gdzieś tu zaatakować. Teraz troszeczkę agresywniej pojedzie. Prosta start meta. Próbuje po zewnętrznej Russell i czy zmieści się? Jest teraz na lepszej pozycji. I tak, wyprzedził Gasly'ego. Świetnie, świetnie, świetnie. Ale Gasly nie radzi sobie w tak dobrym bolidzie. Także teraz może zawalczyć, ale chyba bardzo defensywnie pojedzie Russell i tak też zrobił. Teraz Stroll będzie walczył z Russellem. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Po zewnętrznej próbuje. Cały czas kąsa Gasly, ale Russell ma przewagę. No i teraz odjechał już, myślę, na bezpieczną pozycję. No i to na 12 miejscu Stroll i to jego chyba spróbuje zaatakować. Czołówka zaraz będzie zjeżdżała na pit stop. Właśnie Ricardo jest w pit stopie. Jest też Leclerc, jest Hamilton, jest Verstappen. Cała czołówka wjechała oprócz Bottasa, który jedzie jeszcze jedno okrążenie. Bottas naprawdę potrafi te opony zaoszczędzić. No i Russell jest w tym momencie na 8 pozycji, za nim Gasly, przed nim Stroll, ale Stroll jeszcze nie był w alei serwisowej, chociaż te opony bardzo podobnie wyglądają i u jednego, i u drugiego, mimo że, jak wiemy, Russell był w pitstopie, ale ten pitstop niemalże darmowy. Denku, dzięki wielkie, pozdrawiam bardzo serdecznie. I teraz próba ataku po wewnętrznej Russell i czy będzie tak, wyprzedził Strolla, jest, bardzo dobrze, szybko, Russell spada na 8, a teraz jeszcze próba zaatakowania Raikkonena, Raikkonen atakuje tutaj Kwiata i Daniel Kwiat oddaje pozycję, ale czy odda jeszcze jedną Russell, świetnie i dwie pozycje, niemalże na prostej startowej stracił Daniel Kwiat. No i Russell świetnie z awansem na 6 pozycję. Raikkonen na 5, Perez jeszcze tam pojechał dalej. No i zobaczymy, teraz Daniel Kwiat bardzo słabo jedzie, bo spadł już na 8 pozycję. Stroll zaatakował, Stroll przyspieszył, bo już jest na ogonie Russella. No i zobaczymy, Raikkonen za nim Russell, mamy też Strolla, Bottas teraz zjeżdża do alei serwisowej, na tym okrążeniu zobaczmy, jak poradzi sobie Finn w tej alei serwisowej, szybka wymiana, dosyć długo to trwało, tak mi się przynajmniej wydawało, no i oczywiście wyjedzie za całą stawką na pozycji której, czy wyprzedzi Hamiltona, czy będzie przed Hamiltonem, jest na 14 pozycji, przed Hamiltonem ma około 2 sekundy. Na Russell na 5 pozycji, tutaj jest między Raikkonenem a Kwiatem. Kwiat odzyskał pozycję na rzecz Strolla. Hulkenberg aktualnie prowadzi. Ma Niemiec sporo przewagi, bo 3, prawie 4 sekundy nad Sainzem z McLarena. A Russell poradził sobie z Raikkonenem! Niemożliwe! Taki młodziak z takim weteranem poradził sobie tak szybko! No i Russell teraz będzie atakował, a Raikkonen jedzie na lepszej mieszance opon. Jak to zrobił? Nie wiem, nie było tego w powtórce. Ale niesamowite. I zobaczcie, jak odjeżdża Russell. Zobaczcie Państwo, to jest piękne. To jest piękne. No i Russell ma teraz dobre tempo. Odjeżdża, więc nie będzie atakowany. Bardzo dobrze sobie radzi młody debiutant w F1. Świetnie. Czy zbliża się do Pereza? Zobaczmy, jak to wygląda. 1-4 traci do Pereza, 1-4-2, 1-4-4, 1-4-5, więc to bardzo blisko. 1-1, więc tutaj się zbliża. Popełnia błędy chyba Perez, widząc Russella, który zbliża się właśnie w lusterku. I już jest bardzo blisko. Bardzo blisko Pereza Russell. Ktoś tam zjeżdża do alei serwisowej? Hulkenberg? Nie, Hulkenberg jeszcze nie zjeżdża, chociaż te opony bardzo, bardzo zniszczone. 50% opon ma Russell. No i to wygląda całkiem przyzwoicie. Całkiem przyzwoicie. Teraz troszeczkę Russell przyatakuje. Zobaczcie, już jest na ogonie Pereza, pojechał troszeczkę szerzej, teraz próbuje po wewnętrznej, próbuje, szuka miejsca,
Szuka miejsca do wyprzedzenia i zobaczmy po wewnętrznej. Russell wypchnął Pereza i jest na trzecim miejscu. Russell, ależ świetnie przebija się przez stawkę. No i teraz ma sporo wolnego miejsca, bo przed nim Sainz, ale to niego traci aż 4 sekundy. No, ależ Raikkonen zbliżył się też do tej paczki. Było troszeczkę więcej straty, ale teraz Raikkonen tuż za plecami. No i dobrze. 24 okrążenia do końca. Jaką strategię przyjmie Williams? Na drugim miejscu Russell, ponieważ to Hulkenberg zjechał do alei serwisowej. Hulkenberg w alei serwisowej. No i bardzo dobrze. Russell na drugim miejscu. Świetnie sobie radzi. Przed nim 4 sekundy, Sainz, za nim Perez, który też te opony już nie ma najlepiej, 27% opon, to nie jest dobrze, więc Russell radzi sobie. Oczywiście, kiedy pojedzie do alei serwisowej, spadnie za Ricardo, myślę za Hamiltona na pewno, Bottasa czy Vettela, chociaż Vettel już wyprzedził Bottasa, wyprzedził Hamiltona, więc tak wirtualnie to chyba w Gasly jest w ogóle na pierwszej pozycji. Nie wiem, ciężko w ogóle tutaj określić różne strategie różnych teamów. Raikkonen zjeżdża do pitstopu, więc on nie będzie tutaj męczył Pereza. Raikkonen w pitstopie i na którym miejscu wyjedzie Raikkonen? To jest bardzo ciekawe, bo też mniej więcej pokaże, na którym miejscu wyjedzie czy Perez, czy Russell. No i Raikkonen wyjeżdża na końcu stawki przed Danielem Kwiatem, więc no tutaj trzeba na pewno podkręcić tempo. Russell musi to zrobić. A Perez zjeżdża też do alei serwisowej, więc nikt nie będzie przeszkadzał Russellowi przed tym, żeby mógł uciec, mógł trochę nadrobić tych okrążeń. Fajnie by było, jakby przejechał 18 okrążeń na tym ogumieniu, ale raczej nie da rady. Raczej nie da rady. Raczej nie da rady. Zobaczymy. Drugie miejsce. Perez teraz będzie zjeżdżał. Zobaczymy, na którym wyjedzie Perez właśnie. Czy przed Raikkonenem, czy za Raikkonenem, jak to będzie wyglądało. Perez już w alei serwisowej. Zobaczmy. Zjeżdża też Vettel. Mamy Pereza w alei serwisowej i na którym jest 14, 15. Ależ Red Bull tutaj o wiele później wjechał Vettel do pitstopu, ale wyjechał o wiele szybciej. Mechanicy poradzili sobie Ferrari bardzo, bardzo dobrze, a Perez wyjeżdża za Raikkonenem. Więc tak to wygląda. Undercut zrobiony bardzo dobrze przez Raikkonena, a Russell radzi sobie. Gasly do niego się nie zbliża. Jest wszystko w jak najlepszym porządku. No i teraz. Co ja mogę zrobić, kuźwa mać? Czekajcie. Teraz koniec komentatorki, bo ja muszę pomyśleć. 22 okrążenia do końca. 2 pit stopy zrobić jeszcze na super miękkich. Mogę jeszcze pojechać na dwa szybkie pit, na dwa pit stopy, nie? Jeszcze zrobić. Kuźwa powiedziałem, nie przez R, więc kuźwa to nie jest przekleństwo. Co się stało? Kubicy na drugim okrążeniu zaliczył bandę, niestety. Dobra. 21 okrążeń. Pośrednich mam tylko jeden, no 19-21 okrążeń, ale... Jakby przeoszczędzić, to na tych pośrednich można by pojechać. Bo jednak Nie. Wiesz co, Russell? Przeoszczędź te opony, przejdź jeszcze jedno okrążenie. Nawet 2 okrążenia spróbujemy zrobić. Russell na pierwszym w ogóle teraz awansował, no ale oczywiście pit stop. Gasly troszeczkę zbliża się do Russella. Widać, że nie radzi sobie Brytyjczyk na tych słabych oponach, ale pojedzie jeszcze na jeden pit stop, tylko pośrednie opony, 19 okrążeń do końca. Ładujemy akumulator do końca, szybki strategia pit stopu. Powinien wyjechać na około 13 pozycji. Czy tak będzie? Zobaczymy. No i teraz jazda na 100% Russella musi być.
Też zjeżdża, będzie do pit stopu Gasly, więc zobaczymy, czy wyjedziemy przed Gaslym, czy nie. Russell, teraz bardzo dobry czas. Będzie zjeżdżał, będzie miał sekundę przewagi nad Gaslym i zobaczymy, jak sobie poradzi zespół. Bardzo dobry, bardzo szybki pit stop i będzie przed Gaslym. Będzie przed Gaslym, jest dużo, dużo osób w pit stopie. I wyjeżdżamy na 9 pozycji, to jest bardzo dobrze, bo już jesteśmy po pit stopie. Jeszcze sporo za nami ludzi przecież będzie wjeżdżało do tego pit stopu. A Russell wyprzedził Vettela, to jest niesamowite, co robi ten młodziak. No i bardzo dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda. Russell wyprzedził Vettela i nawet się na nim przed nim utrzymuje, a ma przecież mieszankę pośrednią. Hamilton w pit stopie. Hamilton wyjeżdża daleko za Russellem, a myślę, że Hamilton na tej mieszance nie dojedzie. Nie dojedzie na tej mieszance przecież do mety. Świetnie, Russell, 7 miejsce. To może być w ogóle atak niesamowity jakiś na pierwsze miejsce, na pudło. Ależ to by była historia. Ależ to by była historia. Vettel teraz atakowany jeszcze przez Gasly'ego, więc on musi się bronić. On nie może myśleć o atakowaniu Russella. On musi się bronić. A Russell na tej pośredniej mieszance świetnie sobie radzi. Chociaż teraz bardzo opóźnił hamowanie Vettel, ale Russell się nie przestraszył. Nie zmienił toru jazdy i dalej jedzie spokojnie. Chociaż zbliża się Vettel. Na 5 miejscu Norris, który zwolnił bardzo. No i teraz raczej tak, jednak przegrał tą walkę z Vettelem, chociaż no nie daje się, nie daje się mistrzowi świata byłemu Russell. Zobaczcie na tą walkę, ale świetna walka między Niemcem a Brytyjczykiem. No jednak górą Vettel, ale i tak dał, myślę, sporo do myślenia Vettelowi. Russell, ależ teraz wziął go, cóż za walka między tymi dwoma kierowcami i świetnie radzi sobie kierowca Williamsa, chociaż teraz może stracić dwie pozycje. Jednak nie, ależ to było widowisko. No ale jak wiemy, Vettel na pewno będzie jeszcze zjeżdżał do alei serwisowej, a Norris, a Russell nie musi, a Russell nie musi. A Russell nie musi, Bottas w pit stopie, zobaczmy, na którym miejscu wyjedzie Bottas. Sporo osób zjechało, Bottas, Norris w pit stopie, no i na 5 miejscu jest Russell. Na 5 jest Russell. Nie mogę dobrze dogrzać mu opon z jednego prostego względu, panie Phoenix, że muszę je dotrzymać do końca. Jeszcze 13 okrążeń muszą wytrzymać opony Russella, żeby dojechał do mety. Więc i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Teraz Gasly na ogonie Russella i Gasly poradził sobie z nim, a Verstappen wjeżdża do pit stopu, bierze pośrednią mieszankę i on już będzie musiał na tym ogumieniu dojechać do końca. No i teraz atak Hamiltona, no przed Hamiltonem to raczej Russell się nie obroni, chociaż próbuje robić co w jego mocy, ale jednak nie, Mercedesy zbyt szybkie dla Williamsa, czy Bottas, czy właśnie Hamilton wyprzedzili go, ale myślę, że Hamilton na tym ogumie nie dojedzie. Sainz teraz w pit stopie i wyjeżdżamy oczywiście, wyjeżdża Sainz daleko, na 13 pozycji, a Russell jest na 6 miejscu. Bardzo zimne opony ma Russell, próbuje je dogrzać, ale nie daje rady. Stan przednie skrzydło w dosyć kiepskim stanie Russella. Czy Bottas da radę dojechać na tym ogumieniu do końca? Nie wiem. No jest to mistrz, jak widzimy, tego sezonu, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych opon w jak najmniejszym stopniu, ale Hamilton no nie ma szans, żeby na tym ogumieniu dojechał do mety, więc będzie jeszcze zjeżdżał. To jest wielka szansa dla Russella. Na to, żeby to utrzymać. Raikkonen będzie zjeżdżał, Perez na pewno będzie zjeżdżał. Myślę, że Magnussen będzie jedynym kierowcą, który będzie próbował dotrzymać kroku Russellowi i nie zjeżdżać do pitstopu. Leclerc teraz zjeżdża, więc sporo tych pitstopów nie przygotowały się teamy na to, że te opony aż tak będą się zużywały. 10 sekund straty do Hülkenberga to jest naprawdę niewiele, tym bardziej, że właśnie teraz Hülkenberg w pitstopie zmienia jeszcze na miękką mieszankę i Russell jest na 5 miejscu. Russell na 5 miejscu i jak widać jego tempo jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Hamilton na 100% będę musiał zjechać. Vettel też. Gasly również będzie w pit stopie, a jak wiemy, te pit stopy trwają bardzo, bardzo długo. No i zobaczymy. 55%, jeżeli chodzi o ogumienie Russella. 9 okrążeń do końca. To może być to.
9 okrążeń do końca, tak jak mówiłem. Vettel w pitstopie, 4 miejsce Russella, ale tak jak mówię, czy Gasly, czy Hamilton muszą zjechać. Bottas raczej to wytrzyma. Tym bardziej, że teraz poradził sobie z Hamiltonem. Walka między teammate'ami, a Russell zbliża się do nich. To nie jest tak, że Russell jest daleko za nimi, że oni odjechali mu. Nie, nie, nie. I teraz będzie Hamilton zjeżdżał do pitstopu. Zobaczymy w ogóle, na którym miejscu Hamilton wyjedzie. I jeszcze jakaś naprawa. Ja nie wiem, czy tam nie było kontaktu między Bottasem a Hamiltonem. Jeszcze chyba naprawa skrzydła. I Hamilton wyjeżdża na 13 pozycji. A Russell jest w tym momencie na pudle. Za nim Raikkonen, ale daleko, bo aż 3 sekundy za nim. I jeszcze Raikkonen będzie zjeżdżał do pitstopu. Raikkonen. Mamy 7 okrążeń do końca. Russell musi teraz przeoszczędzić troszeczkę opony. No i to może być coś ciekawego. Bottas na 100% nie będzie zjeżdżał, natomiast Gasly teraz na tym okrążeniu zjeżdża, więc mamy Red Bulla w pitstopie na tym okrążeniu, co sprawia, że Russell może być na drugim miejscu. No i tak też się stanie, musi po prostu dbać o opony Russell. Więc zobaczymy. Drugie miejsce, niesamowite, aż 5,5 sekundy ponad przewagi nad trzecim miejscem, chociaż chyba Magnussen zbliża się do Russella. Ten oszczędnie z oponami próbuje, no, dowieść je jak najbardziej, próbuje, no, po prostu pielęgnować te opony, ale 5 sekund przewagi to nadal sporo. No i zobaczymy. 4 sekundy straty do Bottasa, ale Bottas ma 45% tych opon przy 38% innej mieszanki Russella. Zobaczymy. No, nie sądzę, żeby Russell tutaj porwał się na atak na Bottasa, ale zobaczymy, jak też te opony będą sprawowały się już na bardzo, bardzo przyczepnym torze. Mamy 6 okrążeń do końca. Trzeba bardzo, bardzo oszczędzać te opony. Magnussen też to robi. Sainz i Verstappen, myślę, też będą to robili z jednego prostego względu. Po prostu muszą to robić. Muszą to robić, żeby dojechać jeszcze tak samo jak Russell. 35%. Bottas z jakim procentowym procent opon? 39%, więc też coraz słabsze, a to jeszcze 5 okrążeń. Magnussen zbliżył się sekundę bliżej jest Russella. No, ten Haas też dosyć szybko jedzie. No, zobaczymy. Russell. No tutaj Kubica, powiem wam szczerze, byłby naprawdę w niebie, bo Kubica potrafi dbać niesamowicie o te opony. Więc zobaczmy. Russell. 32% tych opon i 5 okrążeń do końca. Może być bardzo ciężko. Z tymi oponami. Bottas teraz zaczyna uciekać, już 6 sekund przewagi, a były 4 niedawno, ale 34% opon, no 30 ma Russell. Wszyscy będą z tymi oponami mieli pod koniec problem, ale nikt już nie będzie chciał zjechać do alei serwisowej, ponieważ no to zabiłoby wyścig tak naprawdę dla danej osoby, więc no tutaj trzeba dać po prostu z siebie wszystko. No i Russell daje, utrzymuje te 3,5 sekundy przewagi, to nie jest tak, że traci. Zobaczymy, czy Bottas zjedzie. Jeżeli Bottas by zjechał, to byłoby niesamowite, ale nie sądzę. Chociaż 29%. To jest naprawdę niewiele jak na 28, jak na opony miękkie. Bo myślę, że te pośrednie mogą wytrzymać dłużej. Zobaczmy, ile procent ma Magnussen. 29, więc też niewiele. Vettel ma tych 58 i to jest bardzo dobra wiadomość, bo Vettel może atakować, chociaż jest w korku. Russell jest na 25%, no oszczędza te opony ile może, ale czy tak się stanie, zobaczymy. Bottas 24, już na czerwonym, już jest problem z jego oponami, ale 8 sekund to jest bardzo dużo. Magnussen teraz zbliża się nadal do Russella. Zobaczymy, jak stan części. No zobaczcie też, że stan samochodu Williamsa, jak zwykle pod koniec wyścigu, jest tragiczny. 3 okrążenia do końca. No i 23%, jeżeli chodzi o opony Russella. Bottas 20%.
słabo ze stanem opon. Russell zgłasza problemy przez Team Radio, ale Magnussen też zaczyna tracić do Russella, więc to wszystko dobrze. Vettel, tak jak mówiłem, na tych oponach może awansować na pudło. Myślę, że Magnussena wyprzedzi. Magnussen będzie zjeżdżał do alei serwisowej, czy tak samo Bottas. Bottas również zjeżdża do alei serwisowej, a Russell spróbuje na tych oponach dowieść to może i zwycięstwo, chociaż nie sądzę, żeby obronił się przed Vettelem, bo reszta też ze słabym stanem ogumienia, ale Bottas zjeżdża do alei serwisowej. Nie wiem, co to za taktyka, żeby na dwa okrążenia przed końcem zjeżdżać do alei serwisowej, ale taką decyzję podjął zespół Mercedesa i Russell wyprzedza teraz, jest na pierwszym miejscu. Zobaczmy, Russell, no ale już widać tę czerwoną torpedę za nim. Dwa okrążenia do końca, 3 sekundy straty Vettela i myślę, że ciężko, naprawdę ciężko będzie to utrzymać Russellowi. Myślę, że ten Vettel jednak sięgnie tutaj po zwycięstwo, ponieważ zbliża się w zastraszającym tempie do Russella, ale... jak poradzi sobie Brytyjczyk? No tych 16% opon jest naprawdę tragedia, ale tylko jedno okrążenie. Tutaj Bottas na pewno będzie szalał na nowym ogumieniu, szóste miejsce. Zobaczmy jednak, jak Russell sobie radzi. 2 sekundy przewagi, no i ostatni łuk i zbliża się do ostatniego okrążenia. 1,5 sekundy przewagi nad Vettelem. Będzie na pewno walczył, będzie robił wszystko, co w jego mocy, żeby dowieść tutaj to zwycięstwo, ale nie sądzę jednak, żeby poradził sobie z Vettelem, chociaż myślę, że na pudle może stanąć. Russell świetnie utrzymuje te 0,7 przewagi, jeszcze powalczy, jeszcze będzie starał się odbić ataki Vettela, ale Niemiec, myślę, że na tych oponach nie powinien mieć problemu z Russellem, który jeździ niemal jak na lodowisku teraz, ale Brytyjczyk świetnie się broni, jeszcze parę zakrętów, lewy, teraz prawy, 180 stopni, zobaczmy, Brytyjczyk broni się przed Vettelem, 0,4, 0,5, no Vettel nie może go złapać. Russell, ostatnie okrążenie, Russell, ostatni zakręt, zobaczmy, czy Williams sięgnie po zwycięstwo, tak! Niesamowite, Russell dowiózł to, opony już nie dawały rady, ale jest zwycięstwo, jakim cudem, nie mam pojęcia, Williams, 1. i 20. miejsce, Russell zasługuje na wszystko, niemożliwe. Jakim cudem to dowiózł, ależ musi być szczęśliwy. Kozacki wyścig na 2 pit stopy. Wykorzystał ten wypadek Kubicy Russell i ma Williams to zwycięstwo. Niesamowite, jak ten wyścig Grand Prix Chin się ułożył. Zobaczcie, tutaj mieliśmy pit stop na trzecim już okrążeniu, ponieważ Robert Kubica, tak jak widzicie, na drugim okrążeniu rozbił się. Wykorzystał to Russell i te dwa okrążenia dały naprawdę sporo, ponieważ 16 okrążeń na tych oponach przejechał, a później już do końca. Ależ to był wyścig. Kto by się spodziewał, że taki młodziutki szczyl poradzi sobie i że ten Vettel na tych oponach nie da rady go wyprzedzić. Piękny wyścig. No i cóż, Russell na pewno przeszczęśliwy dzisiaj będzie pite. Zobaczcie, 25 punktów, o 15 pozycji, z 16 atakował George Russell, ależ to było świetne i sekunda przewagi na końcu nad Vettelem, który startował z pierwszej pozycji. No i tak jak mówiłem, Valtteri Bottas stanął też na pudle, mimo że tam dwa okrążenia przed końcem pojechał głaz, Raikkonen i Samu. Dzięki wielkie i Samu, pozdrawiam. Głos. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jezus, głosu nie mam przez ten F1. Dzięki wielkie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak będziesz miał live'a na koniec, to postaram się odrajdować bardzo, bardzo miło, więc pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję. Głos. O, mojego głosu brak. No, Kubica niestety rozbity, ale George Russell wygrał. 25 punktów. Kto by się spodziewał, że Williams tak sobie poradzi? No i George Russell awansuje na drugie miejsce w rankingu mistrzostw. No oczywiście Lewis Hamilton bez problemu z dwoma zwycięstwami.
I Williams na trzecim miejscu w konstruktorach. Cóż to było? Co to było? Mateo to był. A, to był Mateo. A ktoś powiedział, że i samo. To dzięki Mateo. Nie, dzięki, tyle osób mnie rajduje. Jesus. Ależ to było. Mówicie, że jednak trzeba dawać lepszy bolid. O, cechy jakie, zobaczmy, co się stało. O, uległem kontuzji w pracy. Dla 8 tygodni cechy osobowości, skupienie, wszechstronność, minus 12, wyprzedzanie, zakręty i hamowanie. To już nie wiem od kogo, ale dziękuję. Może dwa rajdy na raz były być. Nowe odblokowane, co to było? Czas naprawy skrócony o połowę. Nie wiem. Ale Sir Russell musi być... Nie dostał jakiejś cechy, że za zwycięstwo. Wow. Super. Tak jest. Podium George Russell, ależ to był dobry wyścig. Dobra. Nice. Bardzo dobrze, ale na Grand Prix Morza Czarnego będzie jeszcze ciekawiej, bo będzie deszcz w treningu, kwalifikacje w słońcu, natomiast wyścig ma być w deszczu. Będzie ciekawie. Dobra, mały wywiad, oczywiście zgadzamy się. Osiągi naszego samochodu musimy poprawić. O, no ale to w sumie prawda. Robert ma uraz szyi, no niestety. Szkoda. O, dobra. Wracamy. Czemu nie gram od zera swoim teamem? Bo chciałem poprowadzić Williamsa. Grosjean chcą wywalić z Hasa. Musi postanowić, gdzie chce się udać. Okej. Okay. Skończono naprawę samochodu. Dobra, część jeszcze robimy silnik, więc spoko. W sumie można zacząć robić tak. W sumie nic tam nam się, znaczy nic. Trzeba na pewno poprawić co nieco. Ale zróbmy tak. Dobra. I teraz tak, silnik znowu kluczowy, ale silnik mamy jeden z lepszych w stawce, trzeba popracować na przykład nad zawieszeniem. O, na przykład tak. Dobra, budujemy. No i nowy silnik mamy, na którym trzeba się na pewno skupić w dużej części, jeżeli chodzi o niezawodność. Dobra, to już mi niepotrzebne, ale tutaj niezawodność bardzo potrzebna. Dobra. Kurczę, produkcję silnika, niech ten silnik poprawi i będzie spoko. I damy ten silnik Russellowi. Nowy silnik damy Russellowi i myślę, że wtedy powinno być jeszcze lepiej. Wiecie, ja wolę streamować zamiast dla 3,5 tysiąca, czy tam 3 tysiąca osób FIFA. Ja wolę przystreamować to i bawić się świetnie przy tym, nie? Dobra. Ten tu. Dobra. Robert ma urodziny. O, ale ma uraz szyi. Co zrobić z... Wielkie przyjęcie dla Roberta za 100 koła? 100 koła euro, czy nie? Przyjęcie? Tak, normalnie. Tak, jak to będzie, okej. Okay. Plotki przed wyścigiem, jakie były plotki? Lewis Hamilton jest faworytem, no zdecydowanie. Dobra, no Grand Prix Morza Czarnego będzie ostatnim Grand Prix i po tym skończymy live'a. Kierowców mamy teoretycznie najsłabszych, ale to ze względu na to, że Robert ma teraz kontuzję i to spadły jego statystyki, uraz szyi.
Sirotkina brać zamiast Roberta, żeby został w domu i się wyleczył szybciej, czy jednak Roberta mimo wszystko? Jak zrobić? Rezerwowego, czy zostawić Roberta? Sirotkina. Rezerwa. Dobra, to zostawiamy w domu na odpoczynek. Jeszcze czekajcie, bo trzeba... Dobra, tutaj na pewno miękkich dużo. Średnich. 8, 4, 3. Montowane części. Teraz tak. To jest Sirotkina. Dobra. Dobra, jest zadowolony. Okej. Okay. Dajmy Russellowi, skoro Russell będzie teraz... Lepiej trochę zabierać, okej. Okay. Dobra. Jedziemy z tematem. Wersję moda mam to w F1.2.19 po prostu. Denku, ja oglądam z ciekawości. No nie no, sam, mi się wydaje, że są emocje i może się to dobrze oglądać. Może się to dać dobrze oglądać. Dobra, kierowca jest niedostępny, okej. Okay. Jak tam z deszczem? Na początku sucho, a później sobie przetestujemy deszcz, kozak. Czyli tak i wybór opon miękkie. EA Sports. It's only game. Why you have to be mad? Max Fifki to ja mam już po same uszy. Props za F1. Pozdro 6 zł. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dzięki za szóstkę. Dobra. Przejazdy kwalifikacyjne 2, bo jeszcze nie pada, więc niech oni to zrobią. I Sirotkin też, przejazdy kwalifikacyjne, ale niech Sirotkin pojedzie na 3. Taki tor dosyć prosty tutaj jest, raczej silnik tutaj będzie najważniejszy, bo tutaj ta długa prosta bardzo. Kubicą to szybko wszystko, szybciej się to wszystko odblokowywało, bo Kubica jednak 19 wiedzy ma tam. No ale trudno. Dobra. Siła docisku dosyć słaba. Jeszcze zdążymy przed deszczem. Czyli siła docisku bardziej w tą stronę, a balans szybkości stawiam, że w tą stronę. I zróbmy coś takiego i coś takiego. I... Na tych oponach jeszcze przejedźcie. Kwalifikacyjne 3 ty przejedź, a tam przejedzie 2. Jeśli... Co tobie nie pasuje? Tu masz doskonale, tu masz sterowanie takie, czyli sterowanie trzeba ci przestawić. Tak, zobaczymy, może będzie lepiej. Wybór opon... Dobra, pojedź na tych i... 2 okrążenia. Mateusz M! Witam wspierającego znowu po czasie. Nie miałeś chwili, ale już widzę, powrócił. Ja myślę, że ogólnie przez moje streamy z kiedyś i teraz, no tak z 500 egzemplarzy tej gry mogło się sprzedać dzięki mnie. Dzięki Mateuszem. Dobra, sterowanie jest ok. Poszło w dół, więc stawiam, że tak będzie i... A może spróbujmy tak. Dobra, przejazd. Dobra, jedno kwalifikacyjne. Aha,
Aha, Russell już jest. Uuu, Russell, jak dobrze ci zrobiłem. Bolid w sensie. Dobrze, bardzo dobrze. A jakbyśmy tak zrobili, zobaczymy. I pośrednie wyścig. Nie, bo w sumie tu zaraz zacznie padać. A dobra, wyjedź jeszcze. Dobra, zjazd. Już zaraz na. Dobra. Okej, okay, czyli. To było świetne. Aha, dobra, czyli tak, czekajcie. Tu jest dobre, tu jest świetne, czyli tak. Na pewno tak i w sumie można zostawić, dobra. Intermediate i przejazdy wyścigowe 8. EA Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Robert Kubica, dajesz mi zą mieszankę, a potem się dziwisz, że są wypadki. Pozdro ze szpitala w gazie 5 zł. Dzięki, Robert. Do zdrowia powrotem. Ja wierzę, że tą grę lepiej się ogląda niż FIFA, bo cały czas coś się dzieje, nie? O, dobra, super masz ten, super masz tą. A, minus jeden, dobra, to wróćmy. Wróćmy do tych ustawień, a może nawet tak zróbmy. Wybór opon intermediate i przejazd wyścigowy 4 okrążenia, dobra. Dobra, niech oni tą wiedzę na intermediate odblokują. Się przyda na pewno. Siema Kevin, witam. Dobra, zjedźcie chłopaki jeszcze. Dobra, jest okej. Idealne ustawienie, ale dałem teraz, dobrze. I jeszcze raz na interach wyjedź na wyścig, okej. I Russell jeszcze poczekaj chwilę. I też wyjedź. Dobra, powinniśmy mieć wszystko. Jest ok. EA Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Mateusz, mi sorry kurwa, ale kobieta mi kartę odłączyła od YouTube'a już z D20. O kurde, dzięki Mateusz za dwie dyszki, pozdrawiam, no. No to chyba za dużo wydawałeś na różne przyjemności internetowe. Chociaż pewnie ona też nie mało wydaje, co? A, tak to jest już z kobietami. Dobra. Zjazd jest ok. Zobaczymy, jak poradzi sobie Sirotkin. Na razie środek stawki. Ekstra jest. Kalafior niby kameka gruz zakładaje. 3 złote. Dzięki wielkie za 3 złote. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dobra. Dobra, niech oni zostaną, ustawienia są, zobaczymy jak to będzie w kwalifikacjach. Zobaczymy jak to będzie w kwalifikacjach. O której koniec streama? Po tym wyścigu. Po tym wyścigu zakończę streama. Dobra. Dobra, mamy to. No i dobra, czas na kwali. Pada deszcz w kwali, więc... Ale to na początku. Dobra, nie ma sensu wyjeżdżać. Nie ma sensu wyjeżdżać na tym. I na miękkich to zrobimy. Ale dopiero jak przestanie padać, więc... Tam później ten tor przez... No, oni wyjeżdżają na intermediatach, ale to nie ma sensu zupełnie.
Nie ma sensu zupełnie wyjeżdżać. Jako jedyni nie wyjechaliśmy. Czemu Sergiej, a nie Robert? Robert ma problemy z kręgosłupem i... Co zrobisz? Dobra. Buropon, cyk. Dobra, zobaczymy, czy sobie poradzą chłopaki. Jakie czasy będą mieli? EA Sports. It's only game. Why you have to be mad? Russell piąty. Pozdrawiam całego Libera. Kubica zrobił taktycznie Pekin i Russell mógł wygrać izbę 8 zł. Masno, no. Nie, spoko, spoko. Dzięki wielkie za ósemkę, pozdrawiam. No udało się, no coś powiem. Na czym gram? Na pececie. O, z Sirotkiem w ogóle... O, wypadł. No ale trudno, ale Russell ważne, że awans ma. No niestety, już nie wyjedziemy. No Sirotkiem nie popisał się, ale Russell za to pojechał bardzo ładnie, więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Zobaczymy. Zobaczymy, jak chwali dalej. Pekin wygrany. Pekin Russell wygrał tam totalnie w ogóle na odpale. Ale wygrał. Masno. Dzięki. Jeszcze raz nie ma za co. Dobra. Okej. Okay. Sirotki. No Perez też w ogóle dyskopatię ma. Dobra. Czyli do kwalifikacji. Teraz już chyba tutaj nie pada. Też będzie padać, więc też Russella nie wyślemy teraz na tor, tylko później. Podobnie w ogóle jak w pierwszych kwalifikacjach, jak w Q1. Nie ma sensu w ogóle. Sobie psuć opony. Czy można tu robić transfery zawodników? Jak najbardziej. Nawet z F2 możesz tam z kogoś zabrać. Dobra, Russell wyjeżdżasz. Go. Zobaczymy, jak mu sobie poradzi. Dobrze, niewielka strata do Grożana, który jest na pierwszym. Dobrze, 0,3. Pół. Aj, 9, chyba nie da rady. Nie, Sainz, Stroll, Ricardo wyprzedzą na pewno. Nie, bez szans. Ricardo na pewno szybciej pojedzie. Przecież nie! Co? Awans? Serio? Nie zdążyli! Nie zdążyli! LOL, 10 Russella! O kurde! Nie, od początku jest w Williamsie Russell i Kubica, tak jak będzie w przyszłym sezonie F1. Nie zdążyli, ta czwórka nie zdążyła ten czasu zrobić. No Ricardo na pewno by szybciej pojechał. Stroll myślę podobnie, no ale jest. Jest awans. Jest awans. Bardzo dobrze. I przejdźmy do Q3. No Russell, o jeszcze deszczowo, to może być ciekawie w tym Q3. No i też nie ma sensu, wiesz, dokładnie to samo co w jedynce i dwójce. Też na początku będzie a później, dobra, jest okno takie, gdzie w siódmej minucie trzeba gdzieś wyjechać. W siódmej minucie, nawet w 6:30. Dobra, wyślijmy. Wybór opon, cyk. Ależ to będzie dobre, taktycznie mam nadzieję. Bo jest sporo na wyjechaniu już. Czy będzie to rozwiązane idealnie taktycznie, mam nadzieję.
Chociaż jeszcze jest... Mogę go troszeczkę jeszcze przytrzymać. Mogłem go jeszcze troszeczkę przytrzymać, ale na razie jest na pole position Russell. A jeżeli oni nie wyjadą, to Russell na razie na pole position. Ależ dobrze, i to zaraz zacznie znowu padać, chociaż kto to tam wyjechał? Magnussen chyba. Chociaż zacznie padać zaraz. Magnussen. No Magnussen może zdążyć przed deszczem. Ajajajajajajaj. Jest lepiej, lepiej jedzie, ale teraz zaczęło padać. Grosjean. Ajajajajajajaj, niewiele. Ale już myślę, że reszta nie da rady i z trzeciej pozycji. Grosjean i Magnussen, pierwsze, drugie, ale Russell będzie z trzeciej pozycji startował. A chociaż Grosjean na bardzo styranych oponach będzie, jeżeli nie będzie padać. Jeżeli nie będzie padać w wyścigu, a zapowiadali, tak? Dowski, Kubica nie jedzie, bo miał problem z szyją i zostawiłem go w domu i pojechał z Sirotkin. Bardzo dobrze. Gdybym troszeczkę później wyjechał, myślę, że czas mógłby być lepszy. Troszeczkę za wcześnie jednak. Mogłem, jakbym tam w szóstej minucie wypuścił, to by było spoko, bo tutaj bardzo szybkie było to okrążenie. No ale trudno. Dobra, Sirotkin z 18. Jak? I mamy też deszcz, więc... No to jest... Nie, jak? Ale mogę sobie wybrać, nie? Przejściowe opony na pewno tutaj się bardziej przydadzą. Mogę sobie zmienić. Dobra, na pewno na przejściowych. To nie ma co nawet próbować jechać na innych. Myślę, że to cały wyścig będzie na przejściowych. Może końcówka będzie na innych. Ale przejściowe wytrzymują 14 do 16 okrążeń. Jest 41 okrążeń w ogóle. Więc na pewno na dwa pit stopy będzie jechane. Dobra, no to co? No to startujemy, no tak jak mówię, no Russell... O, a na przykład Grosjean na mediumach, Magnussen też, na softach. Nikt z czołów, nikt na intermediumach, tutaj Albon na intermediumach, ależ różne taktyki, Raikkonen na przykład na przejściowych, a niektórzy na hardach, różne taktyki, zobaczymy jak. Tak jak mówię, Grosjean na pośrednich, na miękkich, Magnussen. Ja postawiłem na przejściowe, no bo to zaraz to już pada, a to zaraz zacznie padać jeszcze bardziej, więc myślę, że przejściowe jak najbardziej, te opony. Cztery osoby na gridzie na przejściowych, reszta albo miękkie, albo średnie. Są też osoby na twardych oponach, no i zobaczymy. Jak to pójdzie? Sirotkin na 19, no ale Russell już spadł. Bottas i Leclerc wyprzedzili ich. No ale to mówię, to już... Jeszcze jest dosyć mało tego deszczu, ale może być różnie. Zaraz zobaczymy, jak to taktycznie się sprawdzi. Czy to będzie... Czy to dobrze się sprawdzi, czy to niedobrze się sprawdzi. Sirotkin awans. Sporo tutaj się dzieje. Russell na 7, już awans. Myślę, że to po prostu... No nie ma prawa działać. Te miękkie opony nie mają prawa... Ależ teraz poszedł! Kto to był? Hulkenberg! Jakby w ogóle z innym bolidem, z innej ligi pojechał obok Russella. Sirotkin z awansem na 13 pozycję. Ciekawie. No niby ten deszcz, jest go więcej, ale z zespołu nie decydują się na zmianę tego gumienia. Sirotkin atakuje, troszeczkę ściął szykanę, ściął zakręt, ale jest na 11 miejscu, a Russell na 7. No i zobaczymy, no coraz więcej tego deszczu na torze, coraz bardziej mokro, ale radzą sobie w większości zawodnicy na tych oponach. Zobaczymy, jak długo. Czekam jeszcze na większe opady.
Sirotki na awans na 10, no ale jak widzicie tutaj spory korek za nim. Hulkenberga już wyprzedził Russell, więc tak jak mówię, te opony mogą się sprawdzać teraz i może lepsze czasy wykręcać Russell. Ma 5 sekund straty do lidera, zaraz zobaczymy, czy to będzie się zmniejszać. Teraz przed nim Grosjean i czy Russell poradzi sobie z Grosjeanem. Tutaj też ścięty zakręt, ale sędziowie no nic nie widzą, nic nie widzą. Troszeczkę więcej znowu tego deszczu zacznie się pojawiać. Zobaczymy, zobaczymy. Sirotkin bardzo dobrze. No ale i jeszcze trzymają się na tych oponach przeciwnicy. I teraz Russell, zobaczcie, jest szybszy, ten deszcz, tego deszczu jest więcej, więc jest szybszy. Russell, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Sirotkin dalej 10. Russell, co prawda 6 sekund straty do lidera, ale jest na 5. miejscu. No i troszeczkę szybciej też te opony się zużywają, czy Leclercowi, więc oni będą musieli pewnie szybciej zjechać do alei serwisowej, a myślę, że Russell i Sirotkin poradzą sobie z tymi oponami. 6-3, 6-2. Już powoli Russell zaczyna zbliżać się do Leclerca, do Bottasa, do Vettela, także zmniejsza tą przewagę, jednak ten deszcz ma spory wpływ na to, jak jeżdżą inni. Będzie taka też chwila ciszy, tego deszczu będzie mniej na torze, no ale przyczepności nadal będzie brakowało. A Sirotkin spokojnie na 10. miejscu. Radzi sobie. No zobaczymy. Russell już 5 sekund straty tylko. Zbliża się, tak jak mówię. Jest coraz mniejsza ta przewaga, a powiększa przewaga nad Ricardo i Hulkenbergiem. Dwójka Renault nie może się zbliżyć do Russella. No i tak jak mówię, ten deszcz to woda na młyn dla naszych kierowców. Sirotkin wyprzedził Magnussena. Bardzo dobrze. I jest już 8. miejsce. Ależ tutaj rezerwowy Williamsa sobie radzi. Bardzo, bardzo dobrze. Już 8. okrążenie. 41 na 2. No to tak po 14 okrążeń by było dobrze, jakby przejechali na tym ogumieniu. Zobaczymy. A Russell wyprzedził już, jest na 4. Bottas bardzo wolno jedzie. Bottas. No i powiem wam, jest nieźle. Russell zbliża się do Vettela, a Leclerc już w pit stopie. I na jakie ogumienie zmieni Leclerc? Zobaczmy, Leclerc wyjeżdża na pośrednim ogumieniu. Czy oni powariowali z tymi taktykami? Zobaczcie, nikt nie decyduje się na przejściowe opony, a Russell jest już na 3. miejscu, Sirotkin na 6. Dzieje się sporo. Już zbliża się do Vettela Russell. Zobaczymy. Teraz będą 3-4 okrążenia. Będzie takiego mniejszego. Vettel i Hamilton zjechali. Russell jest teraz na pozycji lidera i przestało padać. Przestało padać, ale myślę, że to nie powinno wpłynąć na to, że my znowu weźmiemy opony przejściowe. Znowu będą na przejściowych, na pewno będzie taka taktyka Williamsa. Nie sądzę, żeby było inaczej. Sirotkin na 3. miejscu. No ale widzicie, właśnie 4., 5. miejsce to są osoby, które miały te przejściowe opony. I tak też się dzieje. Tak też właśnie w Toro Rosso postanowili zrobić z Albonem i tak też właśnie w Zauberze jest Raikkonen. No dobrze, patrzymy dalej. Bardzo dobre tempo, więc nie ma co tutaj zmieniać czegokolwiek, jeżeli chodzi o ich opony. Sirotkin narzeka na opony, a zróbmy ten pit stop, 13 okrążeń do 15, kurczę blade, no nie, jeszcze jedno musisz przejechać niestety. Na tym ogumieniu jeszcze jedno Sirotkin musisz przejechać, a Russell przejedzie jeszcze 2 okrążenia. 5,5 sekundy traci Ricardo i nie zbliża się, no mimo że jest dosyć wilgotno na torze, jest coraz bardziej sucho na torze, to nic się nie dzieje, ale
To dobrze, Ricardo zjechał. Zobaczymy też na jakie ogumienie Ricardo. Ricardo zmienia na mediumy, ale przecież tam zacznie padać. Czy oni nie mają prognozy pogody? Czy oni mają prognozy pogody? No a teraz Sirotkin już może zjechać do pit stopu. Weźmiemy te opony i oczywiście naładujemy akumulator. Szybki pit stop? Nie, bo nie zmienia się za bardzo czas, więc powinien wyjechać na 13 pozycji Sirotkin. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No a Russell, jeszcze jedno okrążenie, musi przejechać na tym, no już styranym ogumieniu. Ale spróbujemy po prostu to przedłużyć. 8% opon to nie jest zbyt dużo. I zjeżdża Sirotkin na drugiej pozycji, zjeżdża do pitstopu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. I też na przejściowe. I Russell oczywiście też zmienia przejściowe opony. 100% ładunku. Strategia pitstopu też zbalansowana i powinien wyjechać na 9 pozycji. Więc zobaczymy, jakie to będzie miało miejsce. A Sirotkin wyjedzie na pozycji numer 12. Co też nie jest złym. Zobaczmy, jak tutaj Russell jest dalej na pierwszym. 11 sekund przewagi nad Verstappenem. No i teraz Russell zjeżdża do pit stopu i zobaczymy, jak poradzą sobie mechanicy Williamsa. Dobrze, bez problemu, szybko zakończona zmiana. No i zobaczymy, gdzie znajdzie się w stawce Russell. Pojechał Hamilton, pojechał Vettel, pojechał Leclerc, Verstappen jest w pit stopie i Verstappen też zdecydował się na opony przejściowe, a Russell wyjeżdża na czwartym miejscu z bardzo dobrze wyglądającą strategią zespołu Williams, więc czwarte miejsce, opony jak najbardziej przygotowane na to wszystko. Naprawdę dla mnie na razie Russell jest tutaj liderem wyścigu, bo a Sirotkin naprawdę tak jest na drugim miejscu. Chociaż Perez i Sainz myślę, że przeczekają ten moment i zaraz zjadą po opony właśnie przejściowe, bo tak jak widać na załączonym obrazku, jednak ten deszcz będzie coraz większy i coraz bardziej będzie przeszkadzał kierowcom. No a Russell radzi sobie bardzo dobrze. Tak samo radzi sobie Sirotkin, który jest na 10 miejscu, a już był w pit stopie. Bardzo dobrze, no i zobaczmy, 6 sekund straty do Hamiltona ma Russell, teraz tego deszczu zaczyna być coraz więcej, no i zobaczymy, czy Russell zacznie się zbliżać do czołówki, do właśnie Leclerca, Vettela i Hamiltona, bo może być naprawdę ciekawie. 6 sekund straci, 6 sekund, coraz mniej zaczyna tracić. Do liderów już tylko 5,5 sekundy, jak zobaczcie, jak szybko Russell się zbliża, ale to wszystko przez te warunki pogodowe. Sirotkin już z awansem na 8 pozycję, bardzo dobrze to wygląda, chociaż tak jak mówię, te opony trzeba będzie bardzo, bardzo oszczędzać, jeżeli Sirotkin będzie chciał zrobić tylko jeden pit stop jeszcze, to naprawdę trzeba o te opony dbać. Bardzo dużo paliwa w baku i Russella, i Sirotkina, a Sirotkin z atakiem na Hulkenberga. Zobaczmy, tutaj bardzo ciekawa walka o 7 pozycję. Hulkenberg odjeżdża, no ale jego opony nie są w najwyższej jakości. Teraz i tak, bez problemu, Sirotkin wyprzedza, a Russell wyprzedził Leclerca z Ferrari, no i już znajduje się na pudle w tym miejscu, więc zdecydowanie powinniśmy też bardziej dbać o silnik, bo tutaj połowa wyścigu jeszcze nie minęła, a już na problemy skarży się Russell z silnikiem. Tylko 3 sekundy, do lidera traci Russell, a Sirotkin z awansem na 6 pozycję. Ależ ta taktyka jest dobra. Zobaczymy, no. Vettel po prostu łyknięty przez Russella, no ale nic dziwnego, on tutaj, Vettel po prostu nie ma żadnej przyczepności i tak samo będzie zaraz z Hamiltonem. Russell, mimo nie najlepszej formy, mimo przeciętnej jazdy, zaraz wyprzedzi tutaj Hamiltona, ścięty zakręt i tak jak mówiłem, Russell jest liderem tego wyścigu i bardzo dobrze radzi sobie w tych warunkach. Naprawdę jedzie po prostu fenomenalnie. Do końca ponad połowa wyścigu, ponad 22-23 okrążenia. Także bardzo, bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Już 5 sekund przewagi nad Hamiltonem, nad Vettelem, nad Leclerciem. 10, a także powiększa się ta przewaga Russella, a zaczyna coraz bardziej padać. Więc to tylko woda na młyn dla Russella, dla Sirotkina, dla Verstappena, który zbliża się co prawda do Sirotkina, ale spokojnie.
Vettel zjeżdża do boksu, czy tak samo robi Hamilton? Hamilton nie, ale Vettel podejmuje decyzję o zmianie, nie Vettel, Leclerc podejmuje decyzję o zmianie ogumienia i teraz tak, są przejściowe opony, ale to jest już ogromna strata do Russella, który ma ponad zaraz 10 sekund przewagi nad Hamiltonem, który jest bardzo wolny, tak samo Vettel. Zostało tylko 5 osób, które tak naprawdę jadą na oponach, które nie nadają się do jazdy na deszcz. Nie nadają się, no ale jest Russell, ma 11 sekund przewagi, to naprawdę sporo, jeżeli chodzi o czołówkę. Sirotkin jest na trzecim miejscu, Vettel spada na piąte, Vettel nie zjeżdża do boksu, Hamilton na drugim, Sirotkin tam będzie walczył z Verstappenem, to zobaczmy, bo to jest bardzo ciekawa walka, Verstappen kontra Sirotkin i tutaj jeszcze by wszystko wmieszał się Hamilton, ale Verstappen bez problemu wywalczył to miejsce z Sirotkinem, no Sirotkin niestety niedoświadczony, jeżeli chodzi o ten sezon, debiut w tym sezonie, ponieważ Kubica ma tą kontuzję. No i tak to wygląda. Russell, 13 sekund przewagi nad Vettelem, nad Verstappenem, ale Verstappen w nieco gorszym nawet stanie ma te opony niż Russell. Jeżeli będzie chciał pojechać tylko na jeden pit stop jeszcze, to może się na to nie załapać, a Russell musi po prostu dojechać jak najwięcej okrążeń na tych oponach z jednego prostego względu. Została tylko jedna mieszanka opon pośrednich dla Russella i dla Sirotkina, więc oni muszą po prostu dojechać jak najwięcej okrążeń na tym ogumieniu. Zobaczmy, 18 okrążeń do końca, jeżeli teraz Russell przekroczy metę, Sirotkin na trzecim miejscu. Zobaczmy. Radzi sobie. Chociaż Verstappen już w pogoni za Russellem. Już goni młodego Brytyjczyka Max Verstappen. No i Holender tutaj będzie szukał. No ale zobaczmy. Hamilton znowu w pitstopie. W pitstopie też Stroll. W pitstopie Vettel. No ale to już ogromna. Ponad pół minuty strata do lidera Russella. A Verstappen nie zbliża się. Nie zbliża się za bardzo do Russella. Jest między dwójką z Williamsa, Sirotkin będzie musiał teraz odpychać ataki Grosjeana, no ale myślę, że powinien sobie z tym poradzić. Zobaczmy, 18 okrążeń do końca. Russell bardzo dobrze dba o te opony, niestety Sirotkin troszeczkę gorzej, ale myślę, że też po prostu o nie troszeczkę zadba. Russell teraz, 10 sekund przewagi nad Maxem Verstappenem. 39% jeżeli chodzi o opony, Max Verstappen 32%. Jakby dwie osoby z Williamsa stanęły na podium, byłoby to coś po prostu niemożliwego. Naprawdę niemożliwością byłoby, żeby dwie osoby stanęły na podium. Już wygrana w poprzednim wyścigu Russella, to było coś niesamowitego, ale to geniusz taktyczny Adriana Kamińskiego. Tylko mu spowodował to, że Russell wygrał. Sirotkin spada zagrożona, no ale spokojnie. Myślę, że Sirotkin wie o co walczy. Wie, że musi przejechać jeszcze jedno okrążenie na tych oponach. Natomiast Russell, 9 sekund przewagi nad Verstappenem, jedzie spokojnie, ale bardzo dobrze. Verstappen jeszcze nie zjeżdża, też przejedzie jeszcze jedno okrążenie, a myślę, że spokojnie. Russell przejedzie jeszcze dwa okrążenia, natomiast Sirotkin, 16 okrążeń do końca i tym razem teraz na tym okrążeniu zjedzie do boksu Sirotkin i ma ostatni już, ojejku. Ostatni komplet tego ogumienia, strategia pit stopu, myślę, że zbalansowana jak najbardziej. No i Russell. Teraz Verstappen chyba na tym okrążeniu, tak, Verstappen na tym okrążeniu zjedzie, a Russell jeszcze będzie troszeczkę jechał, a także spokojnie. Stan silnika jeszcze jest dobry. Kwiat zjeżdża do pit stopu. Sirotkin teraz będzie zjeżdżał, no i zobaczymy, jak sobie poradzi. Russell będzie próbował uciec, no i Sirotkin w tym momencie wraz z Verstappenem wjeżdżają do alei serwisowej, no i zobaczmy, jak poradzi sobie Red Bull, jak poradzi sobie Williams. Williams bez problemu wyjeżdża, a Vettel z problemami, Verstappen, nie, to Grosjean. Dobra, to był Grosjean, ale też bardzo dobrze. Zobaczmy, Russell teraz też będzie zjeżdżał do pit stopu, ostatnie ogumienie
Ostatni pakiet ogumienia przejściowego. 15 okrążeń do końca i szacowana pozycja na pierwszej pozycji może wyjechać Russell po tym pitstopie. Niesamowite, więc zobaczmy. Sirotkin wyjeżdża na piątej pozycji po tym pitstopie, ale świetnie to wyszło wszystko. A Russell jest już w pitstopie. Wymiana opon i czy wyjedzie na pierwszej pozycji? Russell wyjeżdża na pierwszej pozycji ze świetną przewadą nad Leclerkiem i Verstappenem. Więc to jest to. Sirotkin na czwartej pozycji, a Leclerc jeszcze na 100% będzie zjeżdżał do boksu. Russell, przewaga 6 sekund nad Leclerkiem, 8 sekund nad Verstappenem, powiększa przewagę nad Verstappenem. No i Leclerc będzie jeszcze musiał zjechać do boksu, bo na tych oponach nie ma szans przejechać takiego dystansu. Russell, czyżby dwa wyścigi z rzędu z zwycięstwem? No przecież to nikt by tego nie przypuszczał. Sirotkin ma jakąś tam przewagę nad Grosjeanem, ale nie traci jej, co najważniejsze. Silnik niestety nie osiąga pełnych obrotów. Troszeczkę problem z silnikiem u Russella. To byłaby tragedia. To byłoby coś strasznego, jeżeli silnik padłby Russellowi, który jedzie teraz dosyć spokojnie na pierwszej pozycji. Sirotkin w debiucie w tym sezonie naprawdę dobrze mu idzie. Zobaczmy. Sirotkin teraz zakręta. No i jest na trzeciej pozycji, tak jak mówiłem, Leclerc zjechał do pit stopu, no i teraz przed Grosjeanem tylko musi się bronić. A Russell, mamy go na pierwszej pozycji, stan silnika 25%, nie wygląda to dobrze, ale ten team już może oszczędzać te części. Team dobrze wie o tym, że 6 sekund w deszczu odrobić, żeby odrobił Max Verstappen, to nie jest mało. Sirotkin... Grosjean jeszcze na razie się nie zbliża, ani Hamilton, ani Grosjean nie zbliżają się. Hamilton ma troszeczkę gorsze opony od Sirotkina, więc to też myślę, że będzie miało spory wpływ na to. Jeszcze, więc zobaczymy. Sirotkin z rekordem sektora, niestety coraz więcej problemów w bolidzie Russella, ale 4,5 sekundy przewagi nad Verstappenem. Zbliża się Verstappen. 7 okrążeń do końca Grand Prix Rosji. Właśnie w Rosji u siebie Sirotkin walczy o to, żeby być na podium. Ale Hamilton z problemami też silnikowymi wyprzedza teraz Sirotkina. Sirotkin powalczy. Niestety nie, ale Hamilton decyduje się na zjazd do boksu. Ależ dramaturgia w tym wyścigu. Ależ dramaturgia w tym wyścigu. 5 okrążeń do końca. Sirotkin, no nie ma najlepszych tych opon, ale nie może pozwolić sobie na zjazd do boksu. Hamilton, jakie opony? Jeszcze raz na przejściowe. No tutaj już nie ma szans na to, żeby wyprzedzić. Ale Russell ma ogromne problemy z silnikiem. Musi teraz odpuścić to. No i chyba Max Verstappen nie będzie miał problemu, chociaż jego opony nie są o wiele lepsze od Russella. No i teraz to będzie bardzo ciekawa walka. Grosjean wyprzedził Sirotkina. 3 okrążenia do końca, 3 krótkie okrążenia do końca. Stan silnika Russella jest średni, ale czy młody Brytyjczyk potrafi zadziałać z tym silnikiem? Tak, Max Verstappen zjeżdża do pit stopu. Co tutaj się stało? Grosjean tak samo. Sirotkin ma szansę. Ma szansę utrzymać tą pozycję, czy nie? Leclerc będzie atakował Ferrari, zanim Gasly, Verstappen. Oni będą próbowali dopaść szybkiego Rosjanina. Ostatnie okrążenie wyścigu. Russell prawdopodobnie dojedzie. 12 sekund przewagi. Leclerc wyprzedza Sirotkina. Jeszcze Gasly za Sirotkinem. To niemożliwe, ale Russell prawdopodobnie dojedzie. Russell wygrywa, czy Sirotkin będzie podwójne podium dla Williamsa? Tak! Tak jest, podwójne podium do Williamsa, ależ ten Adrian Kamiński, to jest taktyk, ależ to jest mistrz, przejął Williamsa, takie wyniki, Kubica klaszcze w domu. Pięknie. A się zmęczyłem. Russell wygrywa kolejne zawody. Sirotkin na trzecim miejscu. Niesamowita sprawa.
Niesamowita sprawa, ależ to było cudowne. No przez chwilę jeszcze Sirotkin był na drugim miejscu, ale na ostatnim okrążeniu musiał uznać wyższość Leclerca. Piętnaście punktów, Sergiej Sirotkin, Russell, drugie zwycięstwo z rzędu, niesamowity wyścig. Zobaczcie, Williams na pierwszym i trzecim miejscu i Russell tylko 2 punkty za Hamiltonem. Sergiej Sirotkin na 10 miejscu, a Kubica no oczywiście po leczeniu. No i Williams na drugiej pozycji, niewiele brakuje do Mercedesa. Kto by się spodziewał, że tak dobrze Williams będzie prowadzony i tak dobrze pójdzie mu w tym sezonie. Niesamowita sprawa. Kubica oczywiście troszeczkę szybciej odpoczął. 770 tysięcy zarobione za ten wyścig. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Zbudowano część zawieszenie. Piękna, piękna, piękna sprawa. Kubica jeszcze ile? 6 tygodni, uraz szyi, więc prawdopodobnie prawdopodobnie Sirotkin jeszcze raz pojedzie, ale będzie trzeba zmienić trzeba będzie zmienić na pewno mechaników, bo tutaj już szansa na błąd jest bardzo, bardzo duża. Na pewno trzeba będzie zaprojektować kolejną część i niech to będzie kolejna skrzynia biegów. Niech to będzie kolejna skrzynia biegów. Zbuduj część, ok. Dobra, zobaczmy wywiad, zgłośmy się na wywiad. George Russell uważa, że wasza część hamulcy nie pozwala zespołowi się rozwinąć. Eksperci technicznie zgadzają się z tą opinią. Dobra, minus 10% wartość marketingowa zespołu, ale to nie powinno wpłynąć na to, jak dobrze nam idzie. Ukończona naprawa samochodu. Tak jak obiecałem. A jeżeli zobaczycie, mamy jeszcze sporo wyścigów przed nami. Czy Portugalia, czy RPA, Kanada, znowu Rosja, Niemcy, Anglia, dwa razy Rosja, Belgia, Włochy, Indonezja, Rosja, Japonia, Brazylia, USA, Brazylia i Bahrajn. To wszystko przed nami. Także cóż. Ja zapisuję, tak jak mówiłem, 4 wyścigi dzisiaj. Jak chcecie, to jutro też odpalę Motorsporta. Singapur, nie, no to możliwe, Singapur. Jeżeli zapytacie mnie, jak odpalić, jak mieć te zespoły, to już wam pokazuję. Patrzcie, macie Steama, nie? Macie Steama. Już wam pokazuję. Poczekajcie. Środek. Już wam pokazuję. O nie to. Tak, macie Steama, wchodzicie Motorsport Managera i przeglądaj warsztat, nie? Wchodzicie, przeglądaj warsztat i tutaj macie F1 Manager 2019 wersja 1.01. Wchodzicie w to i klikacie subskrybuj. I później w grze już macie to. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie donaty, które dzisiaj wpadły, za wsparcie, naprawdę mega live, głosu nie mam, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Podobało się, czat? Dajcie znać, myślę, że to może być ciekawy materiał. Oczywiście to wszystko, jak się tylko przetworzy, będą te 3 godziny 43 minuty, będzie dostępne do obejrzenia, także każdy wyścig będzie do zobaczenia. No i tak będzie po prostu to w serii nazwane, nazwę to jako pierwszy odcinek i tak dalej. Także jak najbardziej tak. No i co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Dobrego dnia wam życzę. Dobrych imprez dzisiaj, jeżeli wychodzicie. Jeżeli z rodzinką dalej, to również. Trzymajcie się. Pa, pa.